Chciałam przywitać bardzo serdecznie wszystkie osoby, które tutaj zgromadziły się na tym miejscu, jak również internautów, którzy oglądają nas w tej chwili przed odbiornikami. I chciałam, żebyśmy na początek króciutko pomodlili się przed tym programem, także zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Ukochany nasz Panie i Boże, jesteśmy Ci niezwykle wdzięczni za ten czas, jaki nam teraz dałeś, za czas, który mamy za sobą, za ten cudowny wyjazd i za doświadczenia, które... Na, które nam dałeś, którymi możemy się teraz wspólnie podzielić. Prosimy Cię, Panie, żeby te nasze historie, opowieści, doświadczenia były inspiracją również dla innych osób do tego, aby robić coś dobrego, żeby działać dla Ciebie i dla innych ludzi. Proszę Cię, Panie, o szczególne błogosławieństwo na ten czas. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Chciałam zaznaczyć na początku, że nie będzie to jakaś wyjątkowa, wielowątkowa historia pełna różnych doświadczeń i spektakularnych rzeczy. Będzie to po prostu krótka historia nas, wolontariuszy, którzy postanowiliśmy wyjechać na taki wyjazd do Tanzanii, żeby zbudować sierociniec. Powody naszego wyjazdu były różne. Jedni myśleli, że. Jest to po prostu okazja do zrobienia tego, żeby zrobić coś dobrego dla innych ludzi, żeby pomóc dzieciom w Afryce. Inni słyszeli, że to jest takie nawoływanie od Pana Boga, że to jest jego głos, który mówi, kogo ja tam poślę. I niektórzy z nas odpowiedzieli, oto jestem, Panie, poślij mnie. Inni jeszcze mieli może jakieś prywatne, osobiste powody, może chcieli coś zmienić w swoim życiu. Jakkolwiek by nie było, połączył nas jeden cel chcieliśmy zbudować sierociniec w Afryce. Chciałam Wam na, na początku przedstawić historię tego, jak to się stało, a przede wszystkim osoby, które pracują na miejscu w Tanzanii. Także tutaj na pierwszym slajdzie widzimy Beatę i Tomasa Kusel. Są to osoby, które podjęły się tego projektu i chciałam Wam opowiedzieć troszeczkę, jak to się stało. Mianowicie Beata i Tomas pracowali w Austrii, w Bogenhofen, i tam mieli pracę, mieli zajęcie, ale mieli też przyjaciółkę. Ta ich znajoma, przyjaciółka w pewnym momencie swojego życia straciła dziecko. Kilka lat później, kiedy jej mąż był na łożu śmierci, obiecała mu, że z pieniędzy, które uzyska ze spadku, zbuduje się rociniec. I taki miała plan zaraz tylko po tym, jak ureguluje wszystkie sprawy po śmierci męża. Zajęło to kilka lat, ale kiedy wreszcie jej się to udało... Bardzo chciała zrealizować tą obietnicę, którą złożyła mężowi, więc zaczęła poszukiwać osoby, która mogłaby jej w tym pomóc. I na myśl właśnie przyszli jej przyjaciele, Beata i Tomas, dlatego że Tomas pochodzi z rodziny, gdzie jego rodzice kilka lat służyli w Afryce jako misjonarze, więc pomyślała sobie, że to będzie najwłaściwsza osoba do tego, żeby ten projekt zrealizować. Tomasz był wówczas dyrektorem finansowym w Bogenhofen i miał bardzo dużo obowiązków. I kiedy został poproszony o coś takiego, pomyślał sobie, że będzie mu bardzo trudno, żeby to zrobić i pogodzić wszystko ze swoją pracą i swoim czasem. Ale modił się, modił się, spędził wiele nocy na modlitwie i pytał Pana Boga o, e, o jego drogę, tak? o, o to, żeby to on zdecydował, co on ma robić w życiu. E, I Tomas zrozumiał, że powinien się tym zająć. Także zgodził się e, pomóc w tym projekcie. Już od lutego zeszłego roku e, jeździł do Afryki i szukał odpowiedniego kawałka ziemi. Ten kawałek ziemi naprawdę musiał być odpowiedni, dlatego że oprócz budynku, w którym mieścił się sierociniec, miała tam powstać również klinika czyli to miejsce musiało być duże, musiało być też e, położone w przyrodzie musiało być dość, dość atrakcyjne. E, także e, w pewnym momencie, kiedy już tak jeździł i oglądał różne kawałki ziemi, natrafił na taki, który uznał, że będzie wyjątkowy, że będzie się nadawał na ten projekt. Później pokażemy Wam na slajdach właśnie, jak to miejsce wygląda. Miejsce to miało pomieścić również kompleks budynków, które, należały, które będą należały do sierocińca, oraz tą klinikę. A dlaczego pomysł z kliniką, już mówię? Dlatego że. Tomas, Beata, jak i pomysłodawca tego projektu uważają, że reforma zdrowia jest prawą ręką Ewangelii. I nie tylko dzieci, które będą w sierocińcu, będą miały okazję poznać Pana Jezusa, ale też ludzie, którzy by przyjeżdżali do tej kliniki i korzystali z sanatorium, mogliby usłyszeć coś o Panu Bogu. Także ten projekt działałby dwuetapowo. Drugim e, czynnikiem, e, takim, który e, tutaj sprawia, że ta klinika jest potrzebna, jest to, że będzie to taka działalność gospodarcza, e, z której właśnie część środków będzie przekazywana na sierociniec, dzięki temu będzie on mógł się finansować samodzielnie. Nie będzie musiał liczyć na datki i dotacje, które raz są, a raz ich nie ma, jak wiemy, tylko będzie miał stałe źródło przychodu, żeby zapewnić dzieciom najpotrzebniejsze e, rzeczy na co dzień. Tak więc, takie było założenie i taki był plan. W planie było również wybudowanie w pierwszej kolejności pierwszego budynku, który pomieści około 15 do 20 dzieci w wieku od 0 do 5 lat, czyli takich najmniejszych maluszków. I później, kiedy te dzieci będą dorastały, przychodziłyby już do kolejnych budynków. Tak więc Tomas zaczął od poszukiwania osób, które będą mogły w tym projekcie uczestniczyć i pomóc w wybudowaniu tego budynku. Także takimi osobami byliśmy my. Odpowiedzieliśmy na apel Andrzeja Chojnackiego, który został poproszony o organizację tego wyjazdu. Miał już dobre doświadczenia właśnie z organizacją wyjazdu do Indii, więc również i pomógł w tym projekcie, za co bardzo mu dziękujemy i dziękujemy również Tetsuo, który pomagał organizacyjnie. Dzięki niemu jakby to wszystko udało się spiąć razem i mogliśmy wyjechać. Także tutaj widzicie na kolejnym slajdzie, to już jest grupa osób, właśnie które zdecydowały się na wyjazd. 10 osób. Z tego miejsca też chcę pozdrowić pozostałe osoby, które oglądają nas w tej chwili przez internet, a których nie ma tutaj z nami. I dodatkowo na tym zdjęciu nie ma dwóch osób, które dołączyły do nas po 10 dniach później. Tutaj już widzicie, wylecieliśmy, i chciałam Wam pokazać. Jak wyglądała nasza droga? Najpierw musieliśmy polecieć z Polski do Amsterdamu, a później mieliśmy taki długi lot do Afryki, do Tanzanii. To jest e, południowo-wschodniej części Afryki. I tutaj widzicie dokładnie gdzie. Wylądowaliśmy w Dar Es Salaam i to było, to miejsce jest położone jakieś 50 kilometrów od Dar Es Salaam na południe, e, zupełnie, można powiedzieć, prawie zupełnie nad e, oceanem. A taki stan zastaliśmy, jak przyjechaliśmy. Były tam dwa budyneczki już postawione. Te budynki są naprawdę niewielkie. Jeden z nich to są tylko dwa pokoiki, w którym aktualnie mieszkają stróże, ponieważ potrzebne, jest, potrzebne są takie osoby na miejscu, które by pilnowały narzędzi, materiałów, wszystkiego, co tam w tej chwili jest. A drugi budyneczek to są tylko dwa prysznice, dwie toalety i taka kuchenka zrobiona w sumie na zewnątrz, także. Te budynki były na miejscu i widzicie tutaj też taki rozłożony namiot. I mieliśmy taką historię, przygotowywaliśmy się na to, że jak będziemy jechać, to będziemy spać właśnie w tym namiocie. Natomiast okazało się, że on nie jest gotowy, że przecieka, że są jakieś problemy, o których my nie wiedzieliśmy. I jak przyjechaliśmy na miejsce, okazało się, że nie możemy tam spać, tylko jest dla nas przygotowane coś innego. Tutaj jeszcze raz widzicie ten namiot na innym zdjęciu. I chcę Wam powiedzieć, zanim pokażę następny slajd, że właśnie Pan Bóg jest taki niesamowity, że czasami, jak zupełnie nie myślimy o sobie, tylko jedziemy coś, żeby zrobić coś dla kogoś, żeby pracować dla Pana Boga, żeby pracować dla innych ludzi, to Pan Bóg czasami w takich sytuacjach zaopatruje nas w coś, czego my się zupełnie nie spodziewamy i nie oczekujemy tego. I nie wiem, czy to widać na tym slajdzie, tam w oddali nad oceanem stoi sobie taki budyneczek. I właśnie w tym budynku mieliśmy przywilej mieszkać, co było dla nas niesamowitą niespodzianką, taką, której zupełnie się nie spodziewaliśmy, nastawialiśmy się na zupełnie inne warunki. Zostały nam wynajęte takie budynki od osoby prywatnej. To nie było coś, co wynajmuje się na co dzień. Ktoś po prostu zdecydował, że może nam użyczyć takiej swojej prywatnej posiadłości i wynająć to na czas naszego pobytu. Także byliśmy otoczeni pięknymi budynkami, piękną naturą. Byliśmy naprawdę wdzięczni, że mogliśmy mieszkać tam, razem spędzać czas w tym miejscu. Tutaj widzicie, tak wyglądała nasza kuchnia. Nasze miejsce, tutaj spotykaliśmy się rano, jedliśmy, spędzaliśmy czas po południu, także naprawdę było niesamowicie. Tutaj jest jeden spokój pokazany, w jaki sposób spaliśmy. No i oczywiście natura, która nas otaczała. Także mieliśmy małpki, mieliśmy takich stałych lokatorów. Mogliśmy podziwiać piękne wschody słońca nad oceanem. Także to był taki niesamowity bonus i prezent, który otrzymaliśmy. I nieraz na tym wyjeździe powtarzaliśmy sobie coś takiego. Gdyby Człowiek zaplanował sobie po prostu wyjazd, wakacje do Afryki, taki wyjazd typowo wypoczynkowy, zapłaciłby za niego niesamowitą ilość pieniędzy i liczył na to, że będzie czerpał z tego świetne korzyści, to nigdy nie miałby czegoś takiego, jak mieliśmy tutaj, bo to tylko Pan Bóg potrafi sprawić takie cuda. Nie da się wynająć czegoś tak pięknego i być w tak pięknej okolicy, przynajmniej ja tak myślę. I tym bardziej moja wdzięczność jest tym większa, że mogliśmy być w tym miejscu. Ale teraz przejdziemy do zasadniczej części. Powoli się zbliżamy do budowy. Jak wiecie, z racji tego, że byliśmy w innym miejscu niż było zaplanowane na początku, do budowy mieliśmy jakiś kawałek drogi. To było jakieś 15 minut piechotą, więc e, musieliśmy wychodzić gdzieś za 15:07. Prace rozpoczynaliśmy o 7, a pracowaliśmy do 16:30. Badka dysponowała takim małym samochodzikiem, głównie do przewożenia cementu, ale dwa razy udało nam się nim dojechać na budowę. Tylko nie myślcie, że codziennie mieliśmy taką wygodę. Codziennie chodziliśmy piechotą, ale to też było dla nas niesamowite i fajnie się złożyło, że mieszkaliśmy jakąś odległość od budowy, bo po drodze też mieliśmy wiele ciekawych rzeczy do zobaczenia i wiele ludzi również do poznania. Tak wyglądała nasza droga. Nie, nie było tam żadnych niebezpieczeństw. Mijaliśmy drzewa pełne mango, drzewa pełne nerkowców, różnego rodzaju ptaki, małpy. Także mieliśmy co podziwiać. Były też różne takie domki, bo zaczynał się to taki teren wioski co było bardzo miłe. Było po drodze bardzo dużo dzieci, które wychodziły na drogę, krzyczały do nas, witały się z nami, machały i oczekiwały, że będziemy robić to samo. Także to była taka przyjemność, że mimo to, że nie było tych dzieci jeszcze w sierocińcu na miejscu, to po drodze było ich pełno i mogliśmy się nimi nacieszyć i mogliśmy z nimi rozmawiać, mogliśmy, mogliśmy się z nimi witać i to też było dla nas takie niesamowite przeżycie. Tutaj jeszcze kawałek wioseczki, którą mieliśmy po drodze. I tutaj już do, doszliśmy do budowy. E, Zostaliśmy taki stan rzeczy e, zaraz po przyjściu. Tutaj e, Tomas i Beata pokazywali nam właśnie, jakie są plany, e, pokazywali nam cały teren e, i tutaj pokazywali nam właśnie, w którym miejscu będzie klinika, w którym miejscu ma być zejście. Także generalnie opowiadali nam o tym, jakie są plany i co tam ma w tym miejscu powstać. E, I Tutaj jeszcze jest taki rzut ogólny na ten teren. Także tam z tyłu już ten budynek, który widać, to jest pierwszy budynek, który w, e, zastaliśmy właśnie na miejscu. A tutaj widać właśnie teren taki z, zazieleniony. Oni tam jeszcze dodatkowo dosadzają drzewa właśnie owocowe, z których te dzieci później mogłyby też korzystać. Także jest naprawdę przepięknie. E, pierwszego dnia zostaliśmy, e, postanowiliśmy podzielić się na dwie grupy. Dlatego że jak przyjechaliśmy, oczywiście część musiała się zająć taką organizacyjną sprawą, czyli w jakiś sposób podzielić obowiązki, odczytać plany i różne inne ważne rzeczy. Natomiast, żebyśmy nie marnowali czasu, druga część osób została poproszona o to, żeby zbudować schody. Te schody prowadziły z takiej stromej skarpy na plażę. To miały być schody, których Beata i Tomas oraz dzieci, które tam kiedyś będą mieszkać, będą używały do tego, żeby chodzić na spacery. Nie mieliśmy jakichś super materiałów, takich, jakich normalnie chciałoby się użyć. W Afryce jest bardzo drogo, także dysponowaliśmy takimi cienkimi tyczkami i workami po cemencie. I e, musieliśmy z tego stworzyć schody. Na szczęście był z nami Wadim, ten którego widać z tyłu na zdjęciu, który opatentował bardzo fajny sposób do tego, żeby to zrobić, taką drabinową metodę. Zanim to, to oczywiście trzeba było odgarnąć wszystkie korzenie, wszystkie chwasty, wszystkie rzeczy, które tam zasłaniały jakieś gałęzie, e, przygotować ten teren, a później, tak jak widzicie, na takiej dość dużej wysokości budowaliśmy. Schody, to jest taka drabinka, o której wspominałam, i na niej później e, zostały zaczepione e, worki, i tutaj robiliśmy schody. Ta konstrukcja była dość mocna, tak mi się wydaje, bo e, kiedy już skończyliśmy, po półtora dnia schody były gotowe, ale później. Każdego kolejnego dnia po pracy chodziliśmy tymi schodami na plażę. Także wyobrażacie sobie, że 10 takich ciężkich osób codziennie robiło przemarsz przez te schody na dół, potem na górę. Także wydaje mi się, że jeśli wytrzymały tyle dni i były w porządku, to będzie można się nimi długo cieszyć i taką mam nadzieję. Tak wyglądają mniej więcej finalnie. One były wypełnione też piaskiem i kamieniami, żeby woda nie spłukała ich szybko. Także w ten sposób mniej więcej wyglądały po zakończeniu. Oczywiście szły jeszcze tam na dół, to były takie dłuższe schody z zakrętem, można powiedzieć. Ale teraz chciałabym, żebyśmy przeszli do zasadniczej części budowy, do tego, co się działo przy budynku, do czego zapraszam Magdę. Postaram się tak bardzo pokrótce przedstawić to, jak wygląda taka budowa przy wyjeździe. I tutaj widzimy plac, na którym miał się pojawić nasz budynek. Humus został wybrany troszkę za głęboko, co później spowodowało to, że musieliśmy dokonywać różnych zmian w projekcie. Aczkolwiek teren jest taki był dość przyjazny. Chociaż były tam też taki moment, w którym musieliśmy trochę schodzić i wchodzić pod górkę. Musieliśmy sobie też radzić z generatorem. Ale jeśli chodzi o same pomiary, sam projekt, wykonał go pewien taki młody niemiecki architekt. I, no, niestety okazało się, że to tak jakby, no nie może się sprawdzić w realiach takich afrykańskich. Jest zupełnie nie na miejscu. Tomas też nie jest osobą, która zna się na budowie. Z nami były jakieś dwie lub też trzy osoby, które pracują w tym zawodzie. No i rozpoczęły się dyskusje, jak sobie poradzić z tym. No ale Pan Bóg zawsze naprawdę wspiera takie projekty i tym razem też pojawił się architekt, który normalnie pochodził z Kenii, specjalnie przyjechał do Tomasa, żeby mu pomóc. On ten projekt przerysował nam w ciągu jednego dnia, kiedy z nami był. Trochę wymierzył nam też budynek ten. No ale pojawiły się dyskusje odnośnie tego, czy to wytrzyma. Tak było, kiedy my Polacy zobaczyliśmy projekt tego Kenijczyka, to wydawało nam się, tam, że to no, nie ma racji bytu jako takiej, porównując to z tym projektem, który mieliśmy dotychczasowo. Więc to było dość trudne pogodzić tą, tą całą sytuację, zdecydować się o tym, jak ostatecznie będziemy budować. Pytaliśmy też Andrzeja Chojnackiego, z którym wcześniej część z nas budowała, jak mamy wybrnąć z tej sytuacji, ponieważ była różnica poziomów, musieliśmy zrobić stopnie na fundamentach, więc wiele rzeczy takich się pojawiło w międzyczasie, które może trochę spowalniały tą pracę odnośnie. Konstruowania zbrojenia i tych innych rzeczy, które mogły być robione na bieżąco, ale naprawdę z pomocą Bożą tak dość dobrze udało nam się ze sobą porozumieć i znaleźć takie rozwiązanie, które myślę, że, że było ostatecznie bardzo dobre. Tutaj widzimy ten plac, który już zaczyna być używany tak, pod budowę. Tutaj z tyłu widzimy też. Dwóch mężczyzn z wioski, którzy zostali wynajęci, bo ich pięciu też, którzy z nami pracowali, mamy wykopy, więc początek budowy, jak zawsze, polegał na tym, że wyznaczamy budynek, poziomy, kopiemy fundament. Tutaj widzimy też mężczyzn innych, którzy pochodzili z tej samej wioski, w której my pracowaliśmy, i oni tutaj pracowali z nami. Bardzo ciężko pracują ci ludzie, są bardzo silni, bardzo wytrzymali i z taką wielką radością oni też to robili, cały dzień z uśmiechem. Tutaj Mierzymy cały czas. Budynek jest był nieduży, około tam 10 metrów z kawałkiem na 22 metry, oprócz tego jeszcze teraz ponad dwumetrowy. Dość Duż, dużo ścian działowych, część z nich nośnych, z powodu tego, że dach, konstrukcja dachu była zaplanowana w taki sposób, że miał opierać się na nim belki. Tak wygląda wykop. Trwało to trochę czasu. Nie mieliśmy do dyspozycji koparki, która jeszcze nie przyjechała, nie mieliśmy do dyspozycji narzędzi, które mieliśmy mieć, zastać, ale kontener został zatrzymany jeszcze na tle. W Tanzanii były takie procedury, że to trwało bardzo długo, z tego powodu, że ten kraj mimo wszystko ciągle oczekiwał, no, funkcjonował na łapówkach, tak. Tomas nie chciał dawać żadnej łapówki, więc cierpliwie czekaliśmy na te wszystkie narzędzia. Dlatego tym bardziej jesteśmy wdzięczni za te narzędzia, które mogliśmy przywieźć ze sobą. No bo bez nich nie wiem nie wiem, w jaki sposób mielibyśmy w ogóle zacząć budować i, i budować, a mogliśmy to robić dzięki temu, że, że były te fundusze na to, żeby użyć, e, użyć tych narzędzi do budowy podstawowych, e, do cięcia zbrojenia, wkrętarki, no czegokolwiek. Tego byśmy nie mieli, gdybyśmy nie mieli funduszy, żeby móc je przywieźć z Polski. E, Także widzimy tutaj zbrojenie przyjechało też dopiero po jakimś czasie, chyba po dwóch czy też trzech dniach, jak się pojawiliśmy, więc to rozpoczęcie budowy było takie dość trudne, chociaż staraliśmy się, jak mogliśmy to robić, jak najszybciej, żeby zdążyć ten budynek wykonać do takiego stanu, jaki, jaki oczekiwał Tomasz, że on będzie, tak, kiedy wyjedziemy. Tu widzimy też przygotowywanie kozłów na, zbiór, na zbrojenie, tu widzimy już gięcie zbrojenia. Także taka budowa, nawet w Tanzanii wyglądano dość podobnie, jak wyglądała w Polsce. Oczywiście my, jak przyjeżdżamy tam, to nie jesteśmy taką zorganizowaną grupą. Spotykamy się pierwszy raz. Musimy skoordynować te wszystkie nasze działania, żeby to miało taki naprawdę dobry porządek, żeby szło to wszystko w dobrym tempie. Było nam ciężko pracować, bo było tam niesamowicie gorąco. Tak bardzo gorąco, że trudno nam było do tego się przyzwyczaić to trwało jakiś czas dopóki zaczęliśmy się normalnie czuć żeby móc przebywać w słońcu były też różnego rodzaju oporzenia słoneczne ale mimo wszystko to było takie naprawdę wspaniałe doświadczenie żeby pracować w tamtym miejscu dla tamtych ludzi mieliśmy też zabawne chwile oczywiście Widzimy, jak ten budynek się zaczyna pojawiać. Mamy tutaj już zbrojenie w wykopach. Mieliśmy też betoniarkę do dyspozycji. To akurat Tomasowi udało się załatwić. On starał się jak najbardziej dostawać te narzędzia, które były nam potrzebne na miejscu, ale też trzeba wspomnieć o tym, że te narzędzia tam nie są tak dobrej jakości. Same taczki do włożenia betonu też były tak słabej jakości, że trudno było to robić szybko i sprawnie nimi. Więc to było ważne, żeby móc dostać te narzędzia z konteneru. No ale niestety okazało się, że ten kontener dojechał, jak już praktycznie skończyliśmy budowę. Ale no, też cieszę się, że Pan Bóg dał nam właśnie takich ludzi w takim składzie, jakim byliśmy, że, że jesteśmy też jak to mówi się, Polakami, tak, którzy muszą sobie poradzić w każdych warunkach i po prostu radziliśmy się sobie i też widzę, jak Pan Bóg naprawdę, jak Bogu zależało na tym, żeby to szło dalej ta praca, więc szła mimo tego, że, że czasem nam czegoś brakowało. Tutaj chciałbym, żeby Rysiek powiedział dalej o tym, co się dzieje na zdjęciach, jak wygląda dalej taka budowa, on jest mężczyzną, będzie mógł powiedzieć może coś więcej. Tutaj mamy jego rozwładka, którego nie ma w tej chwili z nami przy uruchomianiu betoniarki, żeby móc w ogóle zacząć zalewać fundamenty. Budowa postępuje dalej. Mieliśmy mały problem z betoniarką. Była zapowietrzona. Udało się razem z Watkiem ruszyć ją. No i od tej pory była naszym takim codziennym pomarańczowym towarzyszem, przyjacielem, który do końca budowy nas nie zawiódł. Tu widzimy jeszcze szczęście w momencie, kiedy betoniarka odpaliła i można było następnego dnia już zacząć robić pierwszą mieszankę betonową. Tutaj widzimy sam początek zalewania fundamentów. Tu jak wspomniała Magda, technologia była bardzo podobna jak w Europie, jak w Polsce, czyli ławy fundamentowe w wysokości 50 cm, w środku zbrojenie, beleczka zazbrojona, no i beton, który niestety w związku z tym, że nie mieliśmy Wibratora. Musieliśmy ręcznie ten beton dokładnie ubijać, żeby on tam wszędzie dotarł gdzie powinien. Tutaj bardzo przydały się nasze, nasze kobiety, które razem z nami bardzo dzielnie pracowały. No i kolejne dni, kolejne, kolejne betoniarki, które są wlewane w ziemię. Powstają kolejne ławy fundamentowe. Tutaj jeszcze żudna całość budynku. Tutaj na pierwszym planie z taczkami widzimy jednego z naszych czarnych przyjaciół. To jest Musa. Jeden z nich, właśnie jeden z tych pracowników, którzy pracowali u Tomasa i Beaty razem z nami, właśnie budowali ten budynek. Tu zaczynamy powoli wychodzić z ziemi. Pojawiają się pierwsze szalunki, czyli te prace ziemne takie typowo powoli, powoli zaczynamy je kończyć. Właśnie chciałem przy tej okazji powiedzieć, że nie było żadnych problemów, jeżeli chodzi o materiały budowlane. Wszystko było na czas, wszystko było bardzo sprawnie załatwione. Także praktycznie nie musieliśmy na nic czekać. Czy piach, czy cement. Czy, czy kamienie, żwir przyjeżdżały na czas i, i zawsze były, kiedy to było potrzebne. Jedyną niedogodnością było to, że mieliśmy jeden generator prądu i musiał on być transportowany pomiędzy pomieszczeniami, pomiędzy tymi, tymi domami na dole, w których, w których była pompa, pompa wody i musieliśmy go transportować też w miejsce budowy, kiedy potrzebowaliśmy prądu do narzędzi elektrycznych. No tutaj już widzimy również materiał, który zaraz za niedługo będziemy używać i będziemy murować z niego ścianki fundamentowe. To były bloczki betonowe. Właściwie w tamtym terenie, w tamtym rejonie jest to jedyny, jedyny materiał budowlany. No to są bloczki, które są po prostu zrobione z, z cementu, piasku i wody z dużym naciskiem na piasek. Były bardzo delikatne, i, i niektóre wręcz już podczas transportu kruszyły się i, i ulegały zniszczeniu. No właśnie, widzimy tutaj zbrojenie. Tu Magda nie wspomniała jeszcze, że już w Indiach spotkałem się z takim problemem, że pręty zbrojeniowe są zgięte na pół. Więc, żeby w ogóle zacząć pracę z nimi i, i, i tworzenie jakichś belek, trzeba było je wyprostować najpierw. Tutaj ludzie, hurtownicy poszli dalej, mianowicie zgięli te pręty w dwóch miejscach, żeby było trudniej. No więc, najpierw trzeba było te pręty wysupłać z wielkiej spętlonej góry, potem je wyprostować i dopiero później można było dalej cokolwiek z tego zrobić. Jedna z uczestniczek wyprawy, Krysia, która tu jest w środku dość przyjęta, miała na samym początku w zasadzie wypadek dość poważny, ponieważ właśnie wyciągając spręty z, z innymi ludźmi potknęła się i upadła tak nieszczęśliwie, że pękł nad nadgarstek, no więc praktycznie do końca wyjazdu miała gips na prawej ręce i Przychodziła do nas na budowę, bo, bo ręka jest strasznie, strasznie puchła i musieliśmy przerywać wszystkie, wszystkie prace, <grymnie> po to, żeby troszkę je ulżyć i narzędziami tutaj dostępnymi po prostu ją uwalnialiśmy powoli z tego gipsu. A tutaj wiązanie zbrojenia. O jeszcze, jeszcze fragment. Tutaj już jest przygotowanie pomału do murowania ścian fundamentowych, właśnie z tych bloczków, które widać które w dużej mierze właśnie przynosili nasi czarni przyjaciele. Tutaj chciałem też zaznaczyć, że ci ludzie byli niesamowicie pracowici, mieli taką pozytywną energię i naprawdę mi to dużo dawało, jak patrzyłem, jak, jak radośnie, chętnie pomagają i pracują z nami. Nawet jak nosili bloczki, to oni z tymi bloczkami po prostu biegali. Tutaj zaczynamy już murować ścianki fundamentowe. Mieliśmy chyba cztery ekipy murujące i kolejne kolejne slajdy pokazują, jak mury pną się do góry do punktu zero. Cień to była coś, to była bardzo cenna rzecz. Niestety było tego cienia bardzo mało. Ja praktycznie można powiedzieć dopiero po yy, gdzieś około Tygodniu mogłem normalnie funkcjonować w tym upale. Na początku to po prostu byłem zdumiony, jak niesamowicie szybko człowiek traci siły, kiedy po prostu jest się przez parę godzin w słońcu 40 stopniowa temperatura w cieniu. Także, Ale po tygodniu, półtora, już wszyscy zaczynali funkcjonować w miarę normalnie. A tutaj zaczynamy prace związane z wypełnianiem ścian fundamentowych ziemią. Tu też właśnie pomagali nam, pomagała nam czarna ekipa. Natomiast pod częścią budynku, tutaj po prawej stronie, to była część, która była najbardziej osadzona w skarpie. Czyli tam można było wygospodarować piwnicę w wysokości gdzieś około 1,5 metra. Co też uczyniliśmy, i, i, i tam wybraliśmy jeszcze ziemię szalując później i zalewając nad tą częścią strop i w przyszłości można będzie to wykorzystać na, jako piwnicę na jakieś przetwory bądź, bądź jakieś właśnie warzywa tam będzie na pewno chłodno i ciemno więc można to wykorzystać w ten sposób natomiast część, druga część ekipy w tym czasie właśnie wypełniała ściany fundamentowe piachem i niestety nie mieliśmy też żadnych takich narzędzi ani ani Profesjonalnie do ubijania tego, tego piachu, tej ziemi, więc musieliśmy się posiłkować prostymi metodami, czyli woda, ubijanie jakimiś takimi właśnie kostkami drewna czy bloczkami. Idźmy dalej. A takie jeszcze wcześniejsze zdjęcie obrazujące ściany fundamentowe. Mieliśmy do wykonania trzy słupy: słupy, które podpierały część dachu, która przykrywała taki otwarty taras, gdzie, gdzie będzie w przyszłości jadanie. Taka przygoda pewnego razu ciężarówka z towarem właśnie. Wjechała w miejsce, gdzie uszkodzona rura wyciekła, tamtędy dość dużo wody. Teren był grząski, no i niestety ciężarówka się utopiła. Musieliśmy ten piach zrzucić, potem przewieźć go na miejsce budowy, żeby tą ciężarówkę wydostać. Tu prawdopodobnie problemy związane z oklejeniem się cementu w betoniarce. Michał, tutaj, właśnie to jest ta osoba, która dojechała razem z Arturem po 10 dniach i też wnieśli takiego dobrego ducha i jakby świeże siły do naszej ekipy, to też było bardzo ważne. Tutaj właśnie szalujemy część piwniczną. Szalunek tutaj postępuje, no i ostatnie już tutaj płyta była montowana, a tam w tle widzimy dalej przygotowywanie podzalewanie płyty. I wyglądało to następująco: że pod wyrównaną znaczy na wyrównanej warstwie piachu dostarczaliśmy folię, potem taką siatkę zbrojeniową, następnie wylewaliśmy posadzkę, płytę. Tutaj cały czas prace związane właśnie z wykonywaniem tej płyty. Cały czas walczymy ze słońcem, z własnymi jakimiś brakami sił ale prace posuwają się do przodu, powstaje kolejny słup, powstają kolejne metry posadzki i oczywiście czas płynie i zaczynamy właśnie mieć takie przeczucie, że no może tego czasu być mało, żeby doprowadzić budowę do takiego stanu, jakiego, jakiego właśnie oczekiwaliśmy. Oczywiście nie zapominaliśmy o bardzo ważnej sprawie związanej z betonem, czyli wodzie żeby wszystko dobrze wiązało, nie pękało. Tu właśnie widzimy ekipę czarnych naszych przyjaciół przy betoniarce. I wesołe zdjęcia na koniec pracy razem właśnie z nimi. Tutaj nie <laughs> jeszcze mamy to kawałek, ale Właśnie cię powiedzieć na temat tego nieba, bo dowiedzieliśmy się właśnie, że jesteśmy tam w porze, w porze, deszczo, w małej porze deszczowej. No i spodziewaliśmy się jakichś deszczy na pewno, ale okazało się, że podczas całego wyjazdu praktycznie tylko dwa razy spadł większy deszcz i to ten deszcz był taki, że trwał pół godziny 40 minut. I tyle. I, i chmury się rozchodziły i dalej, dalej było piekące słońce. Zresztą ludzie, którzy tam mieszkali, miejscowi mówili, że ta pora jest wyjątkowo sucha i, i praktycznie jak natrafiliśmy na jakiś strumień, to oczywiście był wyschnięty i dodatkowo była jeszcze popękana na dnie tego strumienia ziemia. Także było naprawdę bardzo sucho i bardzo, bardzo gorąco. Nasza popołudniowa po siesta. Po obiadku mieliśmy parę chwil, żeby nabrać trochę sił. No i część ludzi wykorzystywała właśnie tą, tą chwilę, żeby, żeby, żeby wykonać minut wam drzemkę, nim ruszymy właśnie do, następnej, do następnych wyzwań. Zwłaszcza to, to popołudnie było ciężkie, ponieważ no już zmęczeni paru godzinami pracy, Mieliśmy jeszcze taki przed sobą ciężki czas. Tam właśnie było coś takiego dziwnego, że około 1430 1500 to słońce było naprawdę przykre i naprawdę bardzo mocno grzało. Tutaj jesteśmy właśnie we wnętrzu kontenera, który w pewnym momencie dojechał i odkrywaliśmy skarby, które w nim były, które nam na pewno wcześniej by się przydały. No niestety. Tak się to wszystko potoczyło, że, że dopiero ten kontener dotarł na, pod sam koniec naszych prac. No ale będzie oczywiście pomocny przy następnych jakichś pracach, które już tam się szykują. A tutaj się akurat schroniliśmy przed, przed jednym z tych deszczy ulewnych właśnie w środku tego kontenera. Tutaj jest Michał z Arturem, którzy, którzy tutaj dotarli troszkę później. Bloczki, bloczki, bloczki. Mieliśmy taki tydzień, czy nawet dwa tygodnie czasu, yy, które były właściwie pod znakiem bloczków. Codziennie bloczki. Najpierw ściany fundamentowe, a potem już ściany główne, które zaczęły powstawać w budynku. Yy, murowaliśmy wszystko od razu, łącznie ze ściankami działowymi, również, które były oczywiście przewiązane z, z ścianami nośnymi. Wszystko z tego samego materiału. Bardzo dużo okien w tym budynku było, żeby oczywiście było dużo, dużo słońca i też przewiew. Więcej tlenu w pomieszczeniach. W tym budynku są pomieszczenia mieszkalne, są również, jest również miejsce na kuchnię, są sanitariaty, także to jest budynek, który jest samowystarczalny właśnie dla dla tych dzieciaczków w wieku od 0 do 5 lat. Mury pnąły się do góry. Już z daleka, tak jak szliśmy kolejnego dnia do pracy, właśnie widzieliśmy postęp tej budowy. To też tak podnosiło na duchu, kiedy było już po prostu coś widać, kiedy wyszliśmy z ziemi i już codziennie było wyżej więcej tych murów. I już widzieliśmy właśnie, że jak swoje, wysiłki, jak swoje wysiłki wzmożemy, że jest szansa, żeby zrobić, wykonać te prace, które planowaliśmy, czyli dokończyć ściany nośne, spiąć to wszystko u góry wieńcem. Zaraz będziemy właśnie widzieli, jak powstaje wieniec. Dodatkowo planowaliśmy jeszcze wykonać, dwie belki, to było takie dość trudne zdanie, więc nie chcieliśmy zostawiać tego dla ludzi, którzy tam, tam są na miejscu, tylko chcieliśmy właśnie to wykonać. E... Ściany są bardzo wysokie, z tego co pamiętam chyba niecałe 3 metry bez paru centymetrów. To jest e... właśnie wykonany szalunek pod wieniec i wrzucamy zbrojenie wieńca. No i Właśnie praktycznie ten slajd to już jest finał tych prac związanych z murowaniem i z betonowaniem belek i wieńca. Widzimy tutaj koło tego suba, jest właśnie ta część, która ma być później tarasem na jadalni. Jeszcze trochę fotek związanych z pracami. Tutaj odwozimy naszą betoniarkę pod wiatę, żeby w tym czasie, kiedy tam nikogo nie ma, w tym momencie tam na tej budowie nikt nie pracuje i chcieliśmy właśnie wszystko to posprzątać, żeby było chronione. Tu jest cały budynek. Tak właśnie wygląda, a tutaj na pamiątkę już ostatniego dnia robimy sobie zdjęcia wspólne razem z całą grupą Czarnych, którzy razem z nami pracowali. Chyba to jest również Bata i Tomas. Tak, są tam na górze w rogu. I chciałem teraz przekazać głos Hani. Zapraszam. Dziękuję. Mhm. Ja miałam taką przyjemność teraz po opowiadania o kobietach na budowie. Więc jak widać na zdjęciu, to ja z, ciężkim, z ciężkimi prętami, z którymi radziłam już sobie dwukrotnie, będąc w Indiach, także uznałam się prawie za specjalistkę w tej dziedzinie, chociaż powiem, że tym razem rzeczywiście było bardzo dużo panów, którzy wyręczali w tej pracy bardzo sumiennie. Niemniej jednak. Praca dla kobiety na budowie zawsze się znajdzie. Jakby sobie można pomyśleć inaczej. Dużo moich znajomych przed moim wyjazdem też mnie pytali: Co ty tam będziesz robiła na budowie? No to są takie, takie dziwne, dziwne pytania dla osób, którzy nigdy nie mieli okazji pracować na budowie. No, tym bardziej w takich warunkach, kiedy budowlańców jest mało i trzeba, że tak powiem, wykazać się. Praca dla kobiety na budowie może być, może być trudna i do tego, trzeba się, do tego no, trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście chcemy taką pracę wykonywać. I ja w każdym razie bardzo zachęcam kobiety. Żeby, żeby korzystały z możliwości wyjazdu na, na misję, żeby, żeby też wysyłały swoje ewentualnie już dorastające dzieci, żeby mogły spróbować po prostu takiej pracy, żeby mogły zasmakować takiego życia innego i, i zastanowić się w tym czasie też, co ewentualnie chciałyby robić z życiu. Bo życie wygląda w tych krajach bardzo różnie od tego, co dzieje się tutaj w Europie. I można wtedy tym młodym ludziom trochę przewartościować wszystko, co, co, co jest ważne po prostu, co mogłoby być dla nich ważne. Także, tak jak tutaj już prace postępowały, wracamy się trochę tutaj do. Do podstaw wymierzania fundamentów i wszystkich prac pomierniczych. Co prawda, specjalistką w tej dziedzinie nie byłam, ale tutaj Magdalena nas bardzo mocno, że tak powiem, uczyła, instruowała, no i jeszcze może dwa takie wyjazdy i będzie można wybudować dom samodzielnie. <gryw> tutaj Magda, bo mieliśmy Magdę i Magdalenę, więc. <gryw> Mówię w tej chwili o Magdzie, która z, do zbrojeń robi takie szczemionka. W związku z tym, że nie mieliśmy jeszcze urządzenia, które by nam pomogło te szczemiona wykonać, mieliśmy taką prowizoryczną giętarkę. Która, że tak powiem, zdawała egzamin i można było na niej zrobić wszystko, co, co potrzebowaliśmy. Zachęcając kobiety do wyjazdów, też chciałam powiedzieć, że nasze kobiety na budowie chudły, proszę pani. Chudły i były pięknie opalone, więc wróciły do kraju. Że tak powiem, myślę, że zadowolone. Ja przynajmniej byłam zadowolona ze swojego wyglądu. I widzę, że tutaj jeszcze opalenizna z koleżanek również nie zeszła. Do Tanzanii pojechało nas cztery kobiety. W tym, że widać tutaj właśnie w tle Krysia, która właśnie dzielnie walczyła z wyciąganiem tych prętów. Właśnie nie wiem, czy tego samego dnia, kiedy tutaj ją widzimy. Nie złamała sobie tej ręki. Było to w sumie zaraz na początku, w związku z tym no, bardzo cierpiała, że nie mogła nam pomóc, chociaż przychodziła każdego dnia, wstawała wcześnie rano razem z nami i pojawiała się na budowie. Pomagała też w przygotowaniu, w przygotowaniu posiłków, które, o których też później jeszcze opowiem. I tak, tak jak tutaj. Wspomniał Rysiek. W jedno pomieszczenie udało się właśnie przeznaczyć na piwnicę, i tu jest w ciężkiej pracy, już z ciemnym kolorem, na całej skórze, jak widać, Magda dzielnie pracuje kilopem. Także kobiety mogą jak najbardziej, jeśli tylko mają ochotę, wiedzą, że mają trochę siły, mogą przyjeżdżać. I jak na powyższym zdjęciu pracować. Tutaj jest takie zdjęcie, specjalnie, że tak powiem, stworzone na potrzeby pokazania. Siedzi nasz kolega, prawda, w okularach, założył je specjalnie, żeby pokazać jak to. Jak to może być zabawnie, kiedy mężczyzna siedzi, a dwie kobiety ciężko pracują łopatami? Ale to jest tylko i wyłącznie na potrzeby, że tak powiem, rozrywkowe, bo bardzo ciężko pracował, woził ciężkie taczki i, i na pewno był bardzo, bardzo zmęczony. Wiązanie zbrojeń to jest też praca, właśnie dla, dla kobiet. To były bardzo sprzyjające warunki z tego względu, że zbrojenia wiązaliśmy pod drzewem, i które dawało cień, a na budowie tego cienia niestety nie było albo było go bardzo mało. Także panowie, którzy ciężkie bloczki musieli nosić i murować, to naprawdę mieli trudne zadanie do, do wykonania. No, my, żeby nie wypaść, że tak powiem, z obiegu, jak przyszedł moment do murowania i układania bloczków, one były dla nas stanowczo za ciężkie, żeby je nosić. W związku z tym wypełnialiśmy szczeliny między tymi bloczkami. Właśnie za prawą. No i to się okazywało, że to jest bardzo pomocne, potrzebne, a też panowie szybciej, że tak powiem, mogli układać te bloczki, wiedząc, że my do, dokonamy tych wypełnień. Tutaj proszę i wypełnienia uzupełnialiśmy, ale także kładliśmy zaprawę, między, zaprawę na warstwy kolejne, a panowie tylko mogli sobie wtedy układać i też praca szła dużo prędzej. Widać tutaj w tle jeszcze poziomice, też tu kobiety pilnowały, żeby poziom został utrzymany odpowiedni. Tu proszę. W trakcie pracy okazuje się, że nawet gdy nigdy do tej pory nie mieliśmy piły w ręce albo kilofa, jak przychodzi taka potrzeba, to yy, nauka jakaś samo wchodzi. Yy, także widać tutaj panowie rozprawiają o ważnych sprawach, <grywy> a kobieta pracuje. <grywy> Tak. No Jeśli chodzi o tą pracę, to jak najbardziej jeździłam taczkami tylko w jedną stronę. Do momentu, kiedy nie zostały napełnione, później już panowie wracali z powrotem. Także nie, nie, nie ujmuję im tutaj, że wyrywałam im tam ciężką pracę z rąk. A tutaj już zdjęcie, właśnie zbiorowe, do którego zapraszam Tetsuo. Proszę bardzo. Dziękuję. Mimo, że nasza grupa z Polski potrafiła wymyśleć rozwiązania w ciężkich warunkach, bez, no to znaczy z ograniczoną narzędziami, a nie bylibyśmy w stanie budować do końca bez pomocy od strony koledzy z Tanzanii. Na początku mieliśmy bariery języczne, ponieważ oni się mówią posłachili, a my po polsku nie, nie mogliśmy dogadać, ale szybko, szybko się nauczyliśmy, jak, jak się dogadać. Bez użycia języku, nawet niektórzy wymyślili sposób, żeby komunikować innym sposobem. A jesteśmy bardzo wdzięczni i też pełen pożywu, jakim sposób oni ciężko pracują. Szczególnie przez to, że nie mieliśmy koparka i jeszcze grubsze narzędzia. Musieliśmy zrobić różne prace ręcznie, no i bez ich pomoc to nie bylibyśmy w stanie wszystko skończyć. Tutaj też, przez to, że nie mamy żaden inny sposób transport, wszystko ręcznie przetransportowali panowie bloczki. I oczywiście w międzyczasie mieliśmy czas taki na zabawę. No. No i po pracy albo na przykład na przerwę. Troszeczkę spędziliśmy czasu, poznaliśmy troszeczkę głębiej o, o ich rodzinę. No. E, no, wymieniliśmy różnych zdaniami oni nauczyli nam język Swahili, a my też nauczyliśmy jak przywitać po polsku. W końcu no, prawie wszyscy umieli powiedzieć dzień dobry i dziękuję. I szczególnie tutaj nie widzimy Adama, ale Adam spędził, myślę, że chyba najwięcej czasu z nimi i szybko się nauczył ich język. I chciałbym troszeczkę opowiedzieć na temat kolega z czapką. My, my tak, tak go nazw nazwaliśmy, tak pseudonim, Ciapka, ale jego prawdziwe imię jest Masese. I on był wyjątkowy pracowite Nie czekał, Aż my prosiliśmy zrobić coś, ale on sam podchodził, no, znalazł pracę. No, jak coś my zrobiliśmy, to on domyślał, no, co, co musi, musi on zrobić, żeby pomóc. No także. Mm, Mamy, mamy dużo szacunek do, do niego i żył bardzo skromnie. Byliśmy w jego domu, jak obejrzeliśmy, mieszkał z żoną i cztery dzieci mają. Ale no, jak widać, po ubraniu też miał, nosił cały czas zdarte koszulka. E, więc widać, że no, materialnie troszeczkę miał kłopot, ale e, zaprzyjaźniliśmy z niego e, e, szczególnie. Także miło wspominamy. E, osoba mało mówi, ale dużo robi. I na, e, raz na jakiś czas e, szliśmy na plaję, a te, pewnego dnia poprosili nas, o nauka kultury japońskiej. no jedyny kurtura które ja mogłem przekazać to troszeczkę parę sztuka <grytania> samobrony. więc no tak troszeczkę powaliliśmy powali, na plaży. trochę ćwiczyliśmy też a też mieliśmy troszeczkę styczność z ludźmi poza budowę, też. I jak chodzimy na, nad morzem, zauważymy, że ludzie zbierają na przykład krab, czy też łowią ryb, często łowią, i tak wygląda ich dzisiejsze co łowili nad morzem, no tak dosyć bogaty, ponieważ mówili, że same uprawy na polu to, to nie wystarczy im, żeby mieli wystarczające na życia, więc no, pracują na polu, ale też pracują nad morzem. I to pan pokazuje pokrojone ryba. No, nieraz jedliśmy i bardzo smaczne. I pa, pani też e, pani e, też pracują i myślę, że też zbierają, w, w, akurat w tym dniu chyba, opał e, gałęzi. I, a tutaj e, to jest typowy sklep... E, w, na, e, Supermarket, tak, centrum handlowe w naszej wiosce. I praktycznie to jest ciekawe, że tutaj widzimy narzędzia, ale można kupić praktycznie wszystko, ale po trochu. Na przykład przy okazji tutaj widzimy, że no, napój też, żywność troszeczkę, a węgiel troszeczkę pomidory. Więc podstawowe potrzeb mogliśmy załatwiać. A ludzi też. Hmm, Lokalni ludzie spędzają dużo czasu, żeby po prostu odebrać wodę, bo dostęp do wody mają bardzo ograniczony. Tak jak Ryszek wspominał, pada bardzo mało, mimo że pora deszczowa. A więc no tak latają i noszą wiadro w wodzie na głowie. Nie wiemy, jak to, jak to mogą to zrobić. Ale mają do tego zdolność. A ludzie ogólnie mówiąc, mieszkają na ta, ta, te, tego typu domu, gliniane e, i przykrytą dach w tym stylu. A pewnego dnia organizowaliśmy odwierzyn e, na wsi. No, ja, chcieliśmy dowiedzieć, jak e, ludzie mieszkają. Niektórzy ludzie mieszkają w takim bardziej, powiem, tak powiem, europejskim stylu. To jest nasz kolega Michael z budowy. On sam budował tego domu. I zostaliśmy zaproszeni razem z kolegami lokalnymi. I chodziliśmy jeszcze dalej. I mimo że w tego dnia bardzo dużo chodziło i byliśmy pragnieni, ale myślę, że warto było. Kolejny dom, ludzie tak budują dom i w miarę szybko. I tak dowiedzieliśmy, że często ludzie tak przemieszczają od jednego miejsca do drugiego. Może, może to jest jeden powód, gdzie tak, tak mają konstrukcję, ale oczywiście to jest zdecydowanie taniej też. I kurę na, na miasto czy na wsi niezależne to kury chodzą wszędzie. I to jest ich kurnik. I tak mieszkają. Akurat mieliśmy okazję rozmawiać z rolnikami też. Będąc też początkującym rolnikiem no, znaleźliśmy wspólny język dosyć szybko. A mówili, że dla nich marzenia jest wprowadzania pompa wodne od studni, żeby nie muszą latać konewkami i też wprowadzić tak zwane kropelkowe, żeby oszczędzać woda, a uprawiać warzywa oszczędnie. Kolejny budynek. A i jeszcze tutaj widzimy takie ciekawe warzywa, które się nazywa Okra. Nie wiem po polsku jak to się nazywa. Ale to, to ogólnie ludzie uprawiali to, bo mówili, że w takim warunkach, bardzo gorąco, sucho, to tego typu warzywa to mogą uprawiać. Ale trud, trudniej jest liściasty. Też tutaj mieliśmy okazję odwiedzić pani z zboru w miejscowość Pune i posiedziliśmy u niej. Spytaliśmy skąd pochodzą, akurat z północnej części Tanzanii. I tak ludzie zmieniają adres, szukając lepsze warunki, lepsze polu, lepsze pracy. I bardzo ciekawe jest to, że ten pan, który siedzi obok niej, to jest pan muzułmanin. Także w tej społeczności różnica, religia tam, tam jest nie tak, jak obrazimy sobie tutaj w Polsce. Tak Mieszkają sobie i tak spokojnie, bez żadnej wojny. To dalej to jest, jak wygląda jej dom. I to jest też, środko, jak wygląda w środku. A to jest restauracja, gdzie ludzie chodzą na czapaty. Tak jak placki, które jest dosyć popularne w Indiach, ale e, sposób gotowania jest troszeczkę inny, smażenie, przepraszam. I, i to, to be, e, będzie opowiadała na ten temat Hania e, później. I sklep e, tak wygląda i e, ma, mamy skromny... E, Wybór, racja tego, że no, tam, tam nie ma za dużo możliwości upra uprawiać rozmaite warzywa, ale są podstawowe e, wybór. Niektóre budują troszeczkę po, bardziej po europejsku, i akurat ten dom to jest dom pastora, e, która przeprowadziła z miasta Dar es Salaam biły stolice. Um, ponieważ miasto się rozwija dalej, dalej, i, i ludzie często um, zaczynają budować um, w takiej miejscowości troszeczkę dale, daleko jak Pune. A to jest um, też: um, nauczyliśmy wiele takich ciekawych rzeczy, um, że to, ten um, owoce czy orzech, nie wiem jak to określić, um, to jest bardzo dobra. Um, taki medycyna tradycyjna, żeby wspomagać karmienia pierwszą dzieciom. także przy okazji dowiedzieliśmy coś przydatnego i uprawiają też ziemniaków kasawa, które wygląda jak korzeń z drzewo. a i dosyć, bardzo twarde jest. Jak zjemy tego, to jest bardzo smaczne, i szybko się naje, ale wartość nie ma, oprócz kalorii. Więc, no, a ogólnie, co ludzie jedzą? No, kasawa, ryż i fasola, a potem fasola z ryżem. Także mają dosyć ograniczone możliwości, ale to mówią, że lubią tego. No i to jest dosyć ciekawe, że nie uprawiają ryż, bo tam nie mają wody, ale kupują ryż i fasolę non-stop. I to, to jest kolejna część od, odwiedzin domów. I zauważymy, że no, bananowce czasami mamy i e, kokosy rosną, mangowce też. I to, to jest jeden, to jest dom jednego zborownika. I mieszkają dosyć skromnie, ale ciężko się starają, żeby ulepszyć swój stan życia. Akurat to jest pan Joshua z, z dziećmi. I właśnie. Po, e, rozmawialiśmy jako e, rolnikami i, no, i ja zauważyłem, że on, on jest bardzo pracowity i, i też wprowadzają różne nowe metody, także e, no, wszyscy się starają na lepsze, pomimo że e, no, mają e, ograniczenia. Tak wygląda jego polu, to jest e, na afrykański e, tak, tak powiem, tradycji, to jest dosyć niekonwencjonalne, że tak, tak, taką metodę wprowadzają. Także byłem pewien, pewne pożywu, że, że ludzie znajdą swoją metodę samodzielnie, żeby oszczędzić wodę i mieć lepsze gleba. I dalej chodziliśmy po, na, po wsiach, i tak wygląda kiosk. Akurat tam chyba sprzedaje suszone ryby. A mieliśmy też kontakt z dziećmi. Pewnego dnia w wycieczkę do safari spotkaliśmy, spędzaliśmy troszeczkę czasu w miejscowości Morogoro. I akurat tam Magda chodzi, szła na fryzurę, więc czekaliśmy przez długi czas, aż się skończy, a dzieci przychodzili, bo ciekawie, że, że tak, tak ludzie z zagranicy przychodzili tutaj do fryzjera, więc a szczególnie ten chłop, chłopczyk. On, on ma na imię Żuma, po polsku to brzmi piątek. I on przyklejał do mnie, nie wiem dlaczego, ale z moim ograniczonym umiejętnością w dowiedziałem się, że on nie ma ojca, a tylko sama sam mama pracuje, więc on, on jest cały czas sam. Jakby szukał no, kogoś. No. Więc spędziłem z nim czasu. Ja nauczyłem origami. Bardzo było miło chwilę. I wymieniliśmy kontakt. Mam nadzieję, że on kiedyś się nauczy. Może no, skorzystać z internetu. Być może że on mi kiedyś znajduje. Liczę na to, i są, są dzieci, tak, tak jak Juma, pełne w ulice. No, dzieci z bardzo ubogich rodziców, albo bez ojca. E, więc e, mam nadzieję, że e, dzieci, które będą mieszka mieszkać w Dnia Jaheri, e, ośrodek, e, e, który budujemy też będą mogli mieć lepsze przyszłość dzięki temu, że ucią się w coś przydatnego. Teraz poproszę Hania, żeby przedstawiła, jak przeżyliśmy fizycznie, chodzi o pokarm fizyczny. Dziękuję. No, rzeczywiście jakoś przeżyliśmy, wróciliśmy cali zdrowie. To jest nasze miejsce na posiłki, jak już wspominał tutaj przede mną Rysiek, mieliśmy wspaniałe miejsce i do spania, i właśnie taką cudowną jadalnię z kuchnią. Co prawda, tutaj jadaliśmy śniadania i kolacje. Śniadania jedliśmy o godzinie 6:15, więc musieliśmy wcześniej się stawić na posiłki. Przed śniadaniem mieliśmy krótką modlitwę, mieliśmy czytanie Słowa Bożego. Także rozpoczynaliśmy dzień z Panem, i rzeczywiście każdego dnia nam błogosławił. Błogosławił nam i w posiłkach, i w zdrowiu, i rzeczywiście w tym, że prace budowlane posuwały się każdego dnia do przodu. Z tego, co widać na stole, dość duże talerze. No, i tak powiem Wam, żeby zapełnić te talerze tym, co się znajdowało na stole, trzeba było wielkiej sztuki ekonomicznej. Także nakładaliśmy na te ogromne talerze, bo tylko takie były małą łyżeczką, żeby dla każdego starczyło. Tu jeszcze jest taki piękny obraz, że jest chleb, ale on bardzo często ze względu na pogodę psuł się i niestety. Zostawała tylko jakaś miska kaszy do podziału na śniadanie. W związku z tym bardzo czekaliśmy na godzinę dwunastą, o której mogliśmy zjadać obiad. Chciałam też tutaj wspomnieć, że jak przyjechałam, to Beata poprosiła mnie któregoś dnia zaraz na początku, mówi słuchaj, a jakbyś tak dwa razy za mnie ugotowała obiad, a ja bym poszła na tą budowę, bo ja już tak nie lubię tej kuchni, już tak mam jej dosyć, mówię tak bym się odpoczęła trochę. No to ja mówię dobrze, mówię dwa dni w kuchni, dam radę. Ale okazało się, że Beacie się tak spodobało na budowie, albo miała jakiś wyjazd do miasta, albo jakieś ważne sprawy do załatwienia, że summa summarum zostałam kucharką. Także pracowałam od siódmej, tak jak wszyscy. No i przed godziną dziesiątą chodziłam do kuchni, i do 12 musiałam przygotować posiłek dla osób, no czasami 18, między 16 a 18. Nas było 12 osób Tomas, Beata. No i tu teraz, właśnie chcę powiedzieć, kto jeszcze jadał z nami. Z nami jadała taka rodzina, która mieszkała razem z Tomasem i z Beatą w tych budyneczkach i namiotach, które były wskazane. I kobieta miała na imię Telwina, jej mąż miał na imię Francis, tak. Ale że w tych rejonach nie mówi się do zamężnych i kobiet, które mają dzieci po imieniu, tylko mówi się do nich, wy, wy, wymawia się imię syna. Tylko. Także mama Joseph, do niej mówiliśmy. Tak, tak po prostu się zwraca do, do tych zamężnych i dzieciatych kobiet. Taki przerywniczek. No, tutaj w dalszym ciągu nasze cudowne miejsce do posiłków, którym się upajałam każdego dnia i nie mogłam uwierzyć, że, że tak Pan nam dał takie cudowne miejsce. Te meble były zrobione ze starych łodzi, takich... Wymoczonych, już pewnie nie, nie, nieużytecznych, ale drewno było takie właśnie wymoczone, bardzo gładkie, bez, bez żadnych takich zadziorów. E, m, także widać tutaj nas szczęśliwych i zadowolonych. No i jeszcze raz rzut okiem na tą miskę, która jest wielkości talerza każdego z nas. <grym> Nie umieraliśmy z głodu, ale tak nie dojadaliśmy się dosyta, jeśli chodzi o śniadania i kolacje. Na śniadania jadaliśmy płatki owsiane, które przywieźliśmy z sobą. Jadaliśmy kaszę jaglaną, kaszę jęczmienną, kaszę kukurydzianą. Także wyznaczaliśmy sobie dyżury do robienia tych posiłków. A że pierwszego dnia chyba ponumerowaliśmy siebie samych, żeby nie zginąć na lotnisku. W każdym razie każdy swój numer miał. Jedynka z dwójką robiła śniadanie pierwszego dnia, dwójka z trójką następnego, i tak już zostało dookoła każdego dnia dyżury były wyznaczane. Tutaj jesteśmy w naszej kuchni i kobieta, która zajmowała się opieką tych budynków, trochę sprzątała, no w każdym bądź razie bywała tam od rana i Magda poprosiła ją kiedyś, żeby nauczyła nas robić właśnie te placuszki, ciapaty. Blaty były bardzo wysokie. Pani była niewysokiego wzrostu i pewnie przyzwyczajona do pracy właśnie w takiej pozycji. W związku z tym zeszliśmy również do podłogi i patrzyliśmy, jak zgrabnie jej idzie urabianie tej mąki. Przepis pewnie będzie możliwy na stronie, jeśli nas Magda uraczy tym przepisem, ale w skład tego wchodziła mąka. Olej i woda wyrobione w takie kuleczki, rozwałkowane, rzucane na olej, po prostu cudo kulinarne. Któregoś właśnie popołudnia mieliśmy naukę robienia tych placuszków. Każdy miał szansę z takiej kuleczki, wyrobionego ciasta przez, przez naszą Fatmę, bo tak miała na imię, upiec sobie taki placuszek. Fatma była żoną Hadżiego, który był takim ogrodnikiem i też pilnował tego, tego naszego terenu w ciągu dnia. On z kolei, tak jak w sumie większość z tych, tubylców, takich nazwy oni nie, oni nie wiedzą ile mają lat oni nie wiedzą kiedy się urodzili i jak pierwszy raz tą mamę Józef zapytałam ile jej syn ma lat to ona tak stoi i tak ja mówię co ona liczy nie? no ale czekam <ścoughs> czekam, czekam w końcu mówi cztery a ja mówię. Hmm. Słyszałam przedtem od Beaty, że ma sześć i poszedł już do szkoły. Więc mówię coś nie tak. No, ale któregoś dnia też zapytałam jej męża, bo tak akurat rozmawialiśmy, ja mówię, ile twoja żona ma lat? Bo mówię tak, i zrobię test. Czy to tylko ona nie wie, czy. No, i on tak patrzy na nią. To ją mierzy z góry do dołu i mówi 30. 34? <noise> Mówię okej. <okay. głos> Nie przywiązują do tego wagi. Wiem to też taką miałam sytuację w Irlandii. Kiedyś miałam na, na kursie angielskiego i też ludzie z Afryki przyjechali. No i wiadomo, jak to rozmówki na tych pierwszych lekcjach, gdzie się urodziłeś, jak się nazywasz, ile masz sióstr, braci i tego, no i ile masz lat? Więc oni wtedy na to pytanie odpowiadali, nie mam dokumentów. Więc my <śmiech> <śmiech> też pełne zaskoczenie, bo to akurat wszyscy wiemy i tak kujemy to co miesiąc, co rok na, 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 na pamięć, wbijając sobie i naszym dzieciom do głowy. Także jeśli chodzi o Fatmę, to też taka bardzo pogodna osoba. Któregoś dnia miałam taki wypadek i uderzyłam stopą w korzeń. Bardzo mnie bolała, nie mogłam chodzić. To była sobota i nigdzie nie poszłam na nabożeństwo, tylko zostałam na miejscu. No i tak dosyć dużo czasu spędziłam z nią. Ona czytała Koran, ja czytałam Biblię, i tak sobie <laughs> miło później porozmawiałyśmy, opowiadałyśmy sobie o. O pięcioksięgu mojżeszowym, bo to się okazuje, że jest bardzo podobne tutaj i u nas. No ale też weszłyśmy na takie tematy. Też ją zapytałam, czy ma dzieci, i taka bardzo smutna historia, bo miała 8 poronień. W ósmym miesiącu 8 razy po prostu dziecko już. Niestety było martwe i, i tak, taki się, taka bardzo smutna była z tego powodu. No, wiadomo, że, że nic miłego, ale. No, tutaj Fatma sprawdza, że tak powiem, możliwości kulinarne naszych panów, którzy też chcieli się wykazać i próbować upiec te placuszki. Na te placuszki też chodziliśmy na kolację, jak nie mieliśmy już żadnych produktów własnych albo nie mieliśmy chęci ich przygotowania, chodziliśmy do wioski, do restauracji, którą pokazywał na slajdzie, na zdjęciu właśnie Tetsuo. Restauracje były wątpliwe, więc po każdym zjedzeniu takiego posiłku mieliśmy duże wątpliwości, czy pójdziemy następnego dnia do pracy, ale widać, Pan Bóg nad nami czuwał i sprawił, że zdrowie nam dopisywało do końca. Także każdy stoi tutaj w kolejce żeby placuszek sobie upiec, a Fatma miała naprawdę bardzo dużo radości i śmiechu z tego, jak, jak oni sobie tutaj, jak my wszyscy sobie radziliśmy z tym smażeniem. Ale każdy chciał placuszek upiec, więc starania były. Tutaj jest Łukasz, który, którego też nie ma wśród nas, a tak się dobrze zdarzyło, że był e, chyba dwa lata temu, ukończył szkołę budowlaną, politechnikę, więc miał dużo takich umiejętności, które były nam bardzo przydatne. Także Fatma tu jest bardzo rozradowana tym, jak, jak sobie radzimy z przekładaniem, bo to była taka bardzo złożona czynność. Trzeba było tego placuszka przełożyć z prawa na lewo, potem złożyć na ćwiarteczki, na połówki, oblać olejem. Ja już nie pamiętam tych wszystkich te trudnych, że tak powiem, zmagań. Niemniej jednak nie wychodziło tak, jak ona była tego nauczona, no i miała taką. Taką fajną, fajny, fajny wieczór, bo jak widać było na tych zdjęciach, jeszcze było widno, kiedy zaczynaliśmy smażyć. Tu już cała spora kubka smażonych leży, a zabawa jeszcze trwa. O, proszę bardzo. W Indiach jedliśmy bardzo podobne, niemniej jednak każdy ma tam swój sposób. Tu jest też restauracja, do której chodziliśmy na kolację właśnie na te... Na te placuszki, oprócz tego można było wypić jeszcze napoje, których w sumie u nas w Polsce nie ma, bo takich smaków przypomnijcie mi, co to było? Tak, 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 tak właśnie Fanta, tak Fanta o smaku marakui i ananasu, a jak byliśmy jeszcze w innym miejscu, to piliśmy napój imbirowy. Gazowany napój imbirowy w brązowej, szklanej butelce. Słuchajcie po prostu rewelacji. Jak będziecie kiedyś to zachęcać. <grywa> A tutaj zaobserwowałam niesamowite zdarzenie. Pani miała kurki czy kogutki na sprzedaż. One miały powiązane nóżki, leżały, no wiadomo, że w tym słońcu i na rozgrzanej, na rozgrzanej ulicy. Ale była tak, taka cudowna, że w takich woreczkach dawała im jeszcze pić przed sprzedażą. My, może, nie jesteśmy tutaj w Europie tak wielkoduszni i przewozimy te zwierzęta, ale już nie będę się wypowiadała w jakich warunkach. Także no, miło. Popatrzeć na to, że w takiej jeszcze symbiozie żyją ludzie i traktują dobrze zwierzęta. Tu też jest właśnie restauracja. Te pączuszki w tej miejsce to są właśnie uk ukulane z tego ciasta, które jest zrobione z mąki, wody i oleju, są rozwałkowane znowu na takich deseczkach. Deseczki są okrągłe wałeczkami. Była też taka sytuacja, że poprosiliśmy naszą. Telwinę, żeby nam zrobiła takie placuszki, ale ona mówi, że nie ma tego wałeczka. No ja tak zażartowałam, pokazałam jej na miotłę, że to można, bo to tak wygląda jak czonek od miotły. Ja patrzę, ona rzuciła tą miotłę i tą miotłą zaczęła wałkować to ciasto. Więc mówię, no dobrze, zaradna kobieta. Prawie jak Polka. A tutaj nasz dzielny kolega, którego chyba nie ma. Jest, oj, przepraszam. E, sprawiał nam przyjemność wchodząc na drzewo, e, narażając swoje życie e, i e, rzucało nam orzechy kokosowe. E, co prawda e, ucierpiał, e, ucierpiało jego ciało na zejściu z tego drzewa, niemniej jednak nie zaprzestawał tego i. Mieliśmy możliwość napicia się i wody z tego orzecha kokosowego i z jedzenia miąższu. Ten miąższ jest naprawdę bardzo dobry, biały taki kokos, który no, u nas tylko jest dostępny w płatkach kokosowych, przynajmniej taką mam wiedzę. O, tutaj jest właśnie napój, którego mogłam wtedy skosztować, no i później wyjadaliśmy sobie ten kokos. Bardzo często też mieliśmy możliwość spróbowania właśnie owoców. Były ogromne owoce, ogromne arbuzy. Jeden taki arbuz wystarczył, żebyśmy wszyscy pojedli sobie do kolacji czy do obiadu. Były też ananasy, które mogliśmy też kupić w tej lub w sąsiedniej wiosce. Ceny tych owoców były około 3000 szylingów, kosztował taki ananas. 3000 szylingów to jest półtora dolara, czyli jakieś nie wiem, no 5 zł plus minus na polskie także były dostępne na stole widać też bułeczki proszę Państwa, proszę szczególną uwagę zwrócić na te bułeczki, bo osobiście je piekłam <grym> była dostępna mąka i któregoś razu jak poszłam z Telwiną do sklepu, do sąsiedniej wioski po kapustę, słuchajcie to podróż życia, ale nie tym razem <grym> to zobaczyłam, że, jest dostępny, że są dostępne drożdże w proszku no, zakupiłam drożdże i mogłam tutaj uraczyć moich towarzyszy wyprawy właśnie wypiekami drożdżowymi. Czyli próbowałam zrobić i pizzę, i racuszki, i bułeczki i co tylko, co tylko przychodziło, że tak powiem, do głowy. I wtedy już było lepiej, jeśli chodzi o posiłki. Mam nadzieję taką, przynajmniej. No, a to jest owoc. Podobno największy owoc świata nazywa się jackfruit. Miałam tą przyjemność zobaczyć, jak rośnie na drzewie. Też była kiedyś, nie wiem czy tutaj mamy, o tutaj jeszcze Magda, też ma okazję, że tak powiem, sprawdzić wagę tego owocu. Sprawdzę następny slajd. Tak, to jest rozkrojony jackfruit. Wrócę jeszcze. Eee, bardzo podzielone zdania na temat smaku. Mi bardzo smakował. Eee, są no, nie, nieporównywalne do niczego. Ten środeczek cały, który jest widoczny, biały, to się wyrzuca, a po bokach są takie pesteczki w takiej otoczce żółtej. No to jest smak, naprawdę, nie umiem, nie umiem przyrównać do niczego, ale. Bardzo smakował. Niemniej jednak, taki produkt uboczny jedzenia tego owocu to taki, że sklejone ręce mieliśmy. Po prostu kiedyś był taki klej butaprem, jak go się użyło, to nie można go było skrobać. No i tak mniej więcej po zjedzeniu tego owocu trzeba było iść i szorować wręcz proszkiem ręce, żeby, żeby doszorować, bo tak bardzo się kleiło. Tutaj następny cudowny owoc, marakuja. Wielkości, ja wiem, naszego niedużego jabłka, ale zapach i smak cudowny. Na pewno jest tutaj w Europie też gdzieś dostępny. Niemniej jednak ja miałam przyjemność skosztować go tam po raz pierwszy. Zabraliśmy sobie do domu. Na ostatnich zakupach, słuchajcie, każdy, co mógł, ile miał miejsca w walizkach, tyle nabrał. Maracuj, no, ananasów, mango, także torby były wypchane po brzegi, jadąc do domu i mieliśmy, prawda, pod koniec grudnia, cudownie, dojrzałe, na słońcu owoce. Bo wiadomo, że ananasy można kupić w sklepach w Polsce, ale że z tego względu, że one nie są. Dojrzałe na słońcu, nie mają takiego wspaniałego smaku. Tutaj raj, dla mnie przynajmniej. Jak ja zobaczyłam mango, to potrafiłam zjeść cztery owoce naraz. Tak mi to smakowało, takie naprawdę wspaniałe. Cena takiego owocu 500 lingów, czyli 25 centów. Także można było sobie swobodnie na to pozwolić niemniej jednak, no nie zawsze byliśmy w mieście, nie zawsze byliśmy też na wsi, nie zawsze była możliwość tego zakupu. Ale jak się taka okazja trafiła. Tutaj widzimy te małe porcje na talerzach. Ale jak dołączyli do nas, Michał z Arturem, dowieźli nam. Dosyć dużo, że tak powiem, różnych płatków, różnych, różnych, różnego rodzaju jedzenia, także sytuacja nasza się zdecydowanie poprawiła. Mieliśmy też kawę zbożową, którą no nieraz, jak się napiliśmy, też zatajiliśmy za, za nasze głody. <grywka> Powiem, że tak jak byłam już w Indiach dwa razy i ten odpoczynek po pracy, który tam spędzaliśmy gdzieś w jakiejś albo na dworze przy ognisku, albo w jakiejś kuchni, tam z kolei bardzo zimno było po południu, na skrzynkach gdzieś przy jakichś paleniskach, no i nieporównywalne jest to, co, co nam się tutaj udało. Takie naprawdę wytchnienie przy tej kolacji na tych miękkich kanapach można było i się położyć i jeszcze porozmawiać. No, także naprawdę to było błogosławieństwo. Cudowna, cudowna sprawa. No, tutaj też pojawiły się drzemy na stole, więc, więc to były pewnie jedne z pierwszych dni spędzonych. W, w, tym, w Tanzanii. Była sytuacja, że zostawaliśmy proszeni na obiad w, w, po nabożeństwie. Także tubylcy zapewniali nam obiad. No, taki poczęstunek to był ryż z fasolą. Bardzo było to miłe z ich strony, niemniej jednak my nie, nie zawsze mieliśmy ochotę tam, że tak powiem, jeść, ale zostawaliśmy z nimi, wtedy był czas na to, żeby porozmawiać, żeby, żeby poznać się jeszcze lepiej. Tak, tutaj jest wielka miska, w której wyrabiałam ciasto. I tutaj chyba było pieczenie ciasta takiego z kruszanką, bo widzę, że Magda w małej miseczce urabia coś. To na pewno była kruszanka do placka. Spodziewaliśmy się pewnie gości. Też nikt nie wspomniał jeszcze na ten temat, ale któryś z soboty przyjechał do nas z Derasalam. Taki zespół czterech chłopców, którzy śpiewali przecudnie, po prostu mieliśmy uśmiechnięte twarze od ucha do ucha, z radością wysłuchiwaliśmy tych koncertów ich, a też zaprosiliśmy ich do siebie i spędzaliśmy dwa sobotnie popołudnia właśnie z nimi. Jak będzie taka opcja, będzie taka możliwość, to może kiedyś też wrzucimy. Chociażby jeden utwór, żebyście wszyscy mogli posłuchać, bo naprawdę warto. Tutaj też nasze posiłeczki. Właśnie pewnie śniadanko, albo raczej kolację, bo na śniadanko nigdy bułeczek nie, nie, nie dało się zrobić. Częściej jednak na kolację. Po pracy zarabiałam to ciasto. W misce ta miska wędrowała z nami na plażę. Pod, przez tą drogę zdążyło wygarować ciasto. Jak zachodziliśmy na miejsce, to już było wygarowane i nadawało się do wkładania do piekarnika. Natomiast jeśli chodzi o. Tutaj jest właśnie mama Joseph i kuchnia, w której gotowałam obiady. Mam mokrą bluzkę, bo po pracy na budowie przychodziłam, brałam prysznic, prałam bluzkę, którą zakładałam mokrą. No i po dwóch godzinach gotowania w tej kuchni bluzka była sucha zupełnie. Pomagała mi tutaj mama Joseph, kroiła cebulę, nieraz obierała ziemniaki. Na niebiesko tam w narożniku widać kuchenkę gazową. Na niej można było gotować ryż, kapustę, fasolę, pomidory i cebulę, bo tylko takie były produkty do dyspozycji. Ale tutaj któregoś dnia też mieliśmy kaszkę kukurydzianą i z tej kaszki takie właśnie cudo można było zrobić. Dalej widać bigos, bo był też, znalazł się przecier pomidorowy i tutaj zrobiła właśnie mama Joseph z... Jak to się nazywa? Ugar, Tak, taki, taka, taka potrawa, właśnie e, tubylców. Oni to, tak myślę, e, jedzą na, e, na co dzień. E, tutaj piękny bigos z cebulką, kapusta i z przecierem pomidorowym. E, tutaj pewnie jakaś zupa kapuściana. Ale na stoliku stoi słoik, proszę Państwa, z czosnkiem, czosnek zalany olejem. To był po prostu hit. Drobno pokrojony czosnek z przyprawami. Często też jeszcze był koloru pomarańczowego, bo była dodana papryka. Wymieszany z solą i z przyprawami, stanowił niesamowity dodatek do potraw, szczególnie do ryżu czy ziemniaków. Nie wiem, czy jeszcze wszyscy pamiętaliście o tym, czy zrobiliście sobie, ale każdy się zarzekał, że w domu będzie to robił, bo to było takie dobre. Tutaj, dla odmiany, kapusta w stanie surowym z pomidorami i marchewką. No, a tutaj właśnie to cudo, ten czosnek zasypany solą i z przyprawami. Ananasy były tak ogromne, że pokrojenie, jeden, jeden ananas starczał na to, żebyśmy mieli tutaj właśnie deser dla piętnastu dla czy 16 osób. To jest miejsce, gdzie jadaliśmy obiady. To było przy właśnie tych budynkach wymurowanych. Koło namiotu mieliśmy dwa plastikowe stoły. Potem doszedł jeszcze jeden taki rozkładany stolik, także tutaj mogliśmy sobie w czasie obiadu wypocząć. A to jest w trakcie wyjazdu. Pojechaliśmy do kontroli z ręką Krystyny, ze złamaną ręką Krystyny, która tak jak pokazywały niektóre zdjęcia, pomału zdejmowała sobie gips na budowie, bo ją uwierał. Więc w pewnym momencie ten gips już zszedł z jej ręki całkowicie. Pojechaliśmy do kontroli, no i niestety zagipsowali ją z powrotem. A tutaj przypłynęliśmy promem z Dar no, i oczeka, oczekiwaliśmy na autobus. Okazało się, że autobusu nie ma, no więc to już jakaś pora była dość późna, bo to by była chyba 19.30. No, i stwierdziliśmy, że zanim się zastanowimy, jak wrócimy do domu, napijemy się soku z czciny cukrowej. Słuchajcie, cudowny napój: czcina cukrowa z limonką i z imbirem, cudownie orzeźwiający napój. Nie będę opowiadała, w jakich warunkach zostaje wykonany, z jakich naczyniach jakimi narzędziami. Ale cudem boskim przeżyliśmy to. Na sitku leżały ze dwie muchy. Rączki tubylców były w wiadrze, szklanki płukane tak w wiaderku, tylko, no nie wiem, tak włożone, wyciągnięte i to już było cała dezynfekcja. Ale, ale sok naprawdę warty tego, żeby go spróbować. To jest kościół, i do opowieści zapraszam Magdę. Dziękuję bardzo. Tak, jeszcze tak jak zapowiadaliśmy, chcieliśmy Wam pokazać i powiedzieć parę słów na temat kościoła, do którego chodziliśmy. Także to jest kościół w wiosce Puna. Ten zbór liczył jakieś 30-40 osób. I tak wyglądał ich budynek. Oczywiście bardzo duża ilość okien, za które byliśmy niesamowicie wdzięczni, bo było tak strasznie gorąco. A kiedy siedzieliśmy w środku, był bardzo przyjemny przebieg. Tutaj jest zdjęcie w trakcie nabożeństwa. I tutaj kilka, właśnie takich rzutów na zdjęcia w trakcie naszych nabożeń, z których braliśmy udział. Tutaj, na co chciałabym zwrócić uwagę, to w dolnej części widzicie te cło, które siada przy dzieciach. Okazało się, że te cło jest specjalistą do opowiadania opowieści dla dzieci, także. Kiedy już ją opowiedział pierwszy raz, w każdą kolejną sobotę był proszony o to, żeby opowiedzieć kolejny raz. I naprawdę te historie były ciekawe nie tylko dla dzieci, ale również wszyscy dorośli siedzieli zasłuchani. Tutaj też widzicie, jak stoimy we trójkę ze śpiewnikiem. Dla tych ludzi było to takie bardzo normalne, że po prostu jak ktoś przyjeżdża, to śpiewa. Wręcz traktowali nas jak jakiś chór, a okazało się, że właśnie osoby, które były w naszej grupie, nie są jakoś szczególnie utalentowane. I mieliśmy naprawdę problem z tym, żeby znaleźć kogoś, kto co sobotę mógłby zaśpiewać. I to nie jedną pieśń, ale zawsze to było kilka pieśni. A najbardziej cieszyli się, jak śpiewaliśmy w języku słahili. Także robiliśmy sobie zdjęcia ze śpiewnika, przez cały tydzień uczyliśmy się. W jaki sposób możemy zaśpiewać w miarę poprawnie w ich języku, i później wykonywaliśmy te pieśni na nabożeństwie, co ich naprawdę bardzo cieszyło, było dla nich niezwykle dużą przyjemnością. Ale śpiewaliśmy też w języku polskim, żeby pokazać im, jak te pieśni brzmią po polsku. No i z racji tego, że był z nami cuo, zdarzyło nam się śpiewać również po japońsku. Tutaj są kolejne zdjęcia. Dość liczna była grupa dzieci. Dzieci zwykle siedziały sobie z przodu, miały rozłożone takie maty i tam siedziały wszystkie razem. Bardzo fajne było to, że jedne dzieci pilnowały drugich. Te starsze dzieci uspokajały te młodsze dzieci, chociaż czasami jakiś dorosły musiał uspokoić też te starsze, także nie było idealnie. Tutaj dzieci wracają ze szkółki sobotniej. A to już jest chór właśnie w tej wiosce Puna. Chór śpiewał przepięknie. Mam nadzieję, że uda nam się gdzieś wrzucić właśnie jakiś filmik ze śpiewu czy tego chóru, czy u chłopców o których wspominała Hania, żebyście mogli usłyszeć, że naprawdę nie trzeba wiele. Nie trzeba mieć super mikrofonów, sprzętu nagłaśniającego. Trzeba mieć tylko chęci i chcieć wielbić Pana Boga i im to wychodziło naprawdę niesamowicie i warto tego posłuchać. Także gdzieś te zdjęcia zamieścimy, te nagrania zamieścimy i będziemy Was informować, gdzie są dostępne. Tutaj widzimy Hanie z jedną dziewczynką na rękach. Te dzieci były takie niesamowite, takie kochane, właśnie garnęły się do nas. Mogliśmy je brać na ręce, trzymać, rozmawiać z nimi. Także dla nas to też było bardzo ciekawe doświadczenie. To jest chyba jedno z najmłodszych dzieci, które tam było właśnie w tym zboże. I dzieci również miały pewnego razu taki występ, który był dla nas miłą niespodzianką. Bardzo pięknie tutaj zaśpiewały utwór. Po nabożeństwie mieliśmy taki wspólny czas. Kiedy mogliśmy zjeść razem posiłek. Oczywiście ten czas spędzaliśmy pod drzewem, w jedynym cieniu, jaki był w okolicy. Chociaż jak widzicie, tego cienia nie ma jakoś tak bardzo dużo, ale staraliśmy się wcisnąć w taką kubkę, żeby, żebyśmy się wszyscy zmieścili pod drzewem. I. To był czas też, kiedy był przygotowywany posiłek i czekaliśmy tutaj, mogliśmy wspólnie jeść posiłki, spędzać czas. To był czas, kiedy mogliśmy rozmawiać z tymi ludźmi, kiedy bardziej się poznawaliśmy, zacieśniały się relacje między nami. Tutaj widzimy Artura z telefonem. Dzieci były niezwykle zainteresowane nową technologią. Wszelkimi komórkami, aparatami, kamerami i wszystkim, co mieliśmy ze sobą. Także wystarczyło im coś takiego dać, pokazać, pokazać zdjęcia. Pokazywaliśmy im zdjęcia naszych rodzin, trochę zdjęć z Polski. One były niesamowicie ucieszone. Tutaj Rysiu z jednym z dzieci na kolanach. Tutaj ja jestem z dziewczynką, którą zupełnie nie potrafiłyśmy się zrozumieć, ani jedno słowo. Ona coś do mnie mówiła po Słachili, ja w ogóle nie wiedziałam. Ona jeszcze mówiła tak, była taka bardzo wstydliwa i mówiła bardzo niewyraźnie, bardzo cichutko, tak bardzo jakby się bała, więc już zupełnie jej nie rozumiałam, ale potrafiłyśmy razem spędzić czas, także to też było miło, że mimo tych barier językowych jakoś mogliśmy ze sobą ten czas razem spędzać. I tutaj już jest czas e, obiadu. Jak widzicie, każdy je e, ryż z fasolą. Był pierwszej soboty. Drugiej soboty mieliśmy fasolę z ryżem. E, trzeciej ryż z fasolą, a czwartej fasolę z ryżem. Także mieliśmy posiłki bardzo rozmaicone. Mogliśmy jeść za każdym razem coś innego. Tutaj widzicie, nawet takie dzieciątko sięga sobie z mojego talerza rączką. E, tam w ogóle mają taki zwyczaj, że generalnie jedzą rękami. E, e, I zaraz zobaczycie jeszcze grupę dzieci... Tu jeszcze takie zdjęcia sobie robiliśmy zabawne. Mieliśmy też czas, żeby się razem z nimi pobawić. Uczyliśmy ich pewnych zabaw. Także też to była taka forma spędzania czasu razem. Tutaj. Byli kolporterzy, którzy przyjechali z książkami, także chętnie zobaczyliśmy, jakie mają tytuły, jakie mają książki. Ceny niestety w stosunku do ich zarobków są dość wysokie. Także niewiele z tych osób może sobie pozwolić na to, żeby swobodnie kupować książki. Te książki oczywiście były w języku Słahini. Tutaj chyba znacie tą książkę. To są zdaje się, że cudowne ręce Bena Carsona. O i to zdjęcie właśnie chciałam wam pokazać. To są takie najmniejsze dzieciaczki, które e, siadały sobie na macie i na tej macie dostawały taki jeden duży talerz. I dzieciaki siadały właśnie w ten sposób, jedno za drugim i miały w środku e, po wewnętrznej stronie jedną rączkę i jedną nóżkę. Drugą rączkę i nóżkę miały na zewnątrz i tą wewnętrzną rączką właśnie sięgały sobie po jedzenie. I w taki sposób jadły posiłek ze wspólnej miski. To była chwila, którą bardzo miło wspominam. Kiedy kończyło się nabożeństwo. E Zawsze na koniec nabożeństwa śpiewał jakiś zespół. Na ogół był to chór, który był właśnie w tej wiosce. I chór śpiewał pieśń, i w tym czasie wszyscy rzędami wychodziliśmy. Tylko nie rozłaziliśmy się gdzieś na boki, ale tam był taki zwyczaj, że jeśli się wyszło z kościoła, to stawało się w rządku, i kolejna osoba, która wychodziła, stawała obok, i obok, i obok, i tworzył się taki właśnie krąg, tak jak tutaj widzicie. I kiedy każda jedna następna osoba wychodziła. Mogła uścisnąć dłoń tej poprzedniej, życzyć błogosławieństwa, powiedzieć jakieś miłe słowa i stała w rządku. I w ten sposób każdy z każdym mógł uścisnąć sobie dłoń i powiedzieć coś miłego, a na samym końcu szedł zespół, który cały czas jakby towarzyszył temu pieśniom. Także to wszystko się odbywało przy pieśni, którą śpiewał zespół. Zespół szedł na samym końcu i dopiero wtedy kończyli śpiewać, i mogliśmy rozejść się na przykład właśnie do posiłku. I tutaj widzicie właśnie, jak to się odbywało. Także to był naprawdę taki zwyczaj, który bardzo nam się podobał, bo ja się nie spotkałam z czymś takim w Polsce, a tam jest to naprawdę bardzo miłe. I to są cztery chłopcy, o których wspominała Hania, zespół The Heroes z Dar es Salaam. Przyjechali do nas dwa razy i naprawdę, tak jak już Hania wspominała, niesamowite głosy. Śpiewali oczywiście a capella, bez żadnych instrumentów czy mikrofonów, ale bardzo cieszyliśmy się, że mogliśmy ich posłuchać. Tutaj zrobiliśmy sobie z nimi wspólne zdjęcia. No i również odwiedzili nas tam, gdzie mieszkaliśmy. Jeden sabat mogliśmy sobie spędzić w ten sposób razem. Uczyliśmy się razem pieśni, razem śpiewaliśmy, tak jak tutaj widać na tym zdjęciu. Później porobiliśmy parę zdjęć, także to był taki sabat, który bardzo miło wspominam. Nie dość, że w tak pięknym otoczeniu, to jeszcze było to duże błogosławieństwo nie tylko dla oczu, ale też dla uszu i byłam bardzo zadowolona z tego sabatu i muszę powiedzieć, że to taka jedna z najlepszych sobót w moim życiu, takich, której tak mocno doświadczyłam pod każdym kątem właśnie i to były bodźce i wzrokowe, i słuchowe i jestem bardzo wdzięczna za ten czas. Tutaj właśnie, tak jak mówiłam, mieliśmy też chwilkę czasu na wspólne zdjęcia. Jeszcze raz możecie zobaczyć na dole po lewej stronie Beaty i Tomasa i również resztę grupy. Jeszcze mieliśmy taką ciekawą historię. Tutaj na tym zdjęciu troszeczkę jest ucięta taka pani po prawej stronie. Jest to osoba, która mieszkała w domu niedaleko nas. A tak naprawdę ona pracowała tam, zajmowała się tym domem. Tam mieszkał pewien pan z Europy, którego chcieliśmy zaprosić na ten czas tutaj pieśni, żeby wspólnie z nami ten czas spędził, posłuchał, ale okazało się, że go nie było. I Hania, która poszła właśnie po tego pana, stwierdziła, no tak, no nie ma tego pana, no ale otworzyła mi ta pani, to dlaczego miałabym jej nie zaprosić? No i zaprosiła tą panią, a ona okazało się, że przyjęła zaproszenie i przyszła do nas. Siedziała razem z nami i nawet została poproszona jakąś pieśń zaprosić. Pytaliśmy, może pani chciałaby coś zaśpiewać. Ona no, oczywiście, zaśpiewała, także to było też takie miłe, że była taka otwarta na to, i bardzo się cieszyliśmy, że Hania właśnie poszła po nią i udało się ją zaprosić, bo też w taki miły sposób mogła z nami ten czas spędzić. I tutaj widzicie ostatnią sobotę, kiedy już cały nasz chór, że tak powiem, został poproszony o wykonanie pieśni. Także śpiewaliśmy już wszyscy razem. Widzicie, że z, ze śpiewnika w języku polskim także mogliśmy też w ten sposób dołączyć się do nabożeństwa. I tu na tym zdjęciu widzicie całą grupę, naszą i cały zbór, i tak jak wspominałam, mnóstwo dzieci. Także chcieliśmy sobie na pamiątkę też zrobić takie zdjęcie grupowe. I teraz kolejny slajd. Do kolejnego slajdu chciałam poprosić Magdę, dlatego że cztery soboty byliśmy w wiosce Puna, a ostatnią sobotę, dlatego że już nie mogliśmy spać w tym miejscu, które było dla nas wynajmowane, musieliśmy stamtąd wyjechać. Także pojechaliśmy na Zanzibar i mieliśmy też różne doświadczenia, różne przygody na Zanzibarze. I o kościele na Zanzibarze chciała powiedzieć teraz Magda. Do tej podróży na Zanzibarze was zaproszę już w taki krótki czas, ale myślę, że to są naprawdę ważne rzeczy i nas bardzo mocno zbudowały to, co zobaczyliśmy tam, usłyszeliśmy tam. Sama wyspa Zanzibaru, jak nie wiem, czy wszyscy kojarzą, jest taka bardzo mocno muzułmańska, jest konserwatywna. I już tam te sprawy takiego układania się chrześcijan z muzułmanami już nie są takie przyjemne jak tutaj na wybrzeżu w Afryce, bo tam ludzie żyją ze sobą naprawdę w pokoju, tam nie ma jako takich problemów z powodu religii, to już na Zanzibarze taki problem jest. I ten pastor, który obecnie jest tam pastorem, zmienił poprzedniego pastora bardzo niedawno. I tamten pastor był tam 8 lat, ponieważ nikt nie chciał go zastąpić. No też z tego powodu, że jest tam dość trochę niebezpiecznie. No i nie spodziewaliśmy się tam jakiegoś dużego kościoła na tej wyspie. Tutaj widzimy dzieci na, tym, na wyspie Zanzibaru. Byliśmy tam dwa dni, niewiele mogliśmy zobaczyć jako taków. Też z tego powodu, że, że to przebadało tak naprawdę na sabat, więc już ograniczyliśmy podróże i chcieliśmy ten czas już tak sobie odpocząć, spokojnie spędzić. Tutaj widzimy takie ogólnie zdjęcia z wyspy, wybrzeżu, jest życie codzienne, jest bardzo turystyczna wyspa, ale tam tak naprawdę jest to miejsce, gdzie, gdzie żyją tubylcy. Tutaj właśnie mamy to dość ważne zdjęcie, jest to zdjęcie na terenie kościoła. Okazało się, że na Zanzibarze są trzy bardzo duże zbory adwentystyczne. Ten, którym my byliśmy, miał około 400 członków, co było strasznie zaskakujące, przynajmniej dla mnie. Oprócz tego były też tam sześć grup, nie tylko zbory, tak, ale oprócz tego jeszcze sześć grup. Więc na samym Zanzibarze, tym muzułmańskim, jest bardzo dużo adwentystów. I ten, tutaj widzimy naszego ciemnoskórego tutaj brata w środku, to jest właśnie pastor, Natanael. On opowiedział nam o swoim życiu i tak ostatecznie o tych doświadczeniach, jakie przeżył, o tym, jak się nawrócił, jak musiał odejść z domu, w jaki sposób przez 10 lat jako ewangelista pracował, przenosząc się co kilka tygodni, kilka miesięcy w Tanzanii, pracując dla kościoła. Obecnie właśnie przyjął tą propozycję, żeby zostać pastorem na Zanzibarze. Mówił nam, jak pracują misyjnie tam, że używają, właśnie pokazywał nam lekcje, i to są takie lekcje, jakie my mamy, te o fundamentach wiary, tak, Kościoła Adwentystów. Oni mają takie same lekcje. Też pracują od domu do domu, chociaż jest to dość niebezpieczne tam. Ale też prowadzą różnego rodzaju dysputy, rozmowy z muzułmanami na podstawie tego, że przedstawiają sobie swoje argumenty. Wiele rzeczy dowiedzieliśmy się o muzułmanach, których ja też wcześniej nie wiedziałam. Jak to, że pięcioksiąg, że Nowy Testament, większa jego część to są też święte księgi muzułman, że, że no chodzi nam o jednego Boga tak tylko o to, jak go wyznajemy. Także byliśmy w tym kościele. Opowiedział nam pastor też o projektach, jakie są w tym kościele. Tutaj widzimy na ścianach dookoła, były takie różne rysunki dla dzieci, ponieważ tam chcą oni zacząć, znaczy chyba powiększyć, właśnie szkołę podstawową, szkołę też drugiego stopnia, szkołę dla pielęgniarek. Chcą powiększyć kościół, bo kościół już nie mieści pełnej liczby członków. Więc tych projektów mają bardzo dużo. Bardzo dużo trzeba na to pieniędzy, nie mają ich, ale tak z dużą wiarą podchodzą do tego, żeby te cele swoje osiągnąć, bo ich zbór się powiększa. Mimo tego, że właśnie mają taki trudny teren misyjny, bo muzułmanie są bardzo trudnymi ludźmi, do właśnie podjęcia z nimi takich rozmów, chociaż też są różnego typu ludzie, tak? niektórzy są tacy bardzo konserwatywni i nie są chętni do tego, żeby usłyszeć, żeby rozmawiać, żeby się jakoś tam porozumieć. Ale mają też dużą odwagę właśnie, żeby to robić. Tutaj widzimy też takie pięknych sukienkach afrykańskich dwie kobiety, które idą do kościoła. Tutaj mamy taką jakby taką nawę, tak jak u nas, gdzie jest pastor, gdzie są starsi, tutaj zaczyna się nabożeństwo. Akurat wtedy, kiedy byliśmy, był też czas wieczerzy, więc mieliśmy taką okazję zobaczyć, jak ta wieczerza wygląda tam i wygląda tak samo jak u nas, oczywiście. Ale to też było takie. Bardzo miła tak, taki wyjazd zakończyć wieczerzą pańską, ten nasz wspólny. To był ostatni nasz wspólny sabbat razem. Tutaj widzimy już członkowie, kiedy kościoła, nasi bracia, siostry, którzy wyszli już po zakończeniu nabożeństwa. Jeszcze spędzają czas ze sobą, były tutaj też czas zdjęć, pozdrowień, bardzo dużo zdjęć. O ile w Afryce ludzie nie przepadają za tym, żeby robić im zdjęcia, chyba że już się jest z nimi zaprzyjaźnionym, to tak nasi właśnie bracia w kościele, siostry bardzo chętnie chcieli sobie robić z nami zdjęcia, a my z nimi. I te projekty, o których wspomniałam, są w trakcie. Pastor bardzo miło się nami zajął. Przyjechał po nas, kiedy przybyliśmy na Zanzibar. Później chciał w trakcie z nami uczestniczyć w tym, co my robimy. My byliśmy już dość zmęczeni, chcieliśmy odpocząć, a on taki był właśnie no, jakiś taki bardzo chętny do tego, żeby spędzać z nami czas i żeby nam pomóc, w jaki sposób mógłby to zrobić. I teraz, kiedy już wróciliśmy do Polski, tak, dostałam maila od pastora, który bardzo gorąco pozdrawia wszystkich, których spotkał na Zanzibar. Barze. I widzicie, on wysłał mi ten taki tekst dla nas, dla nas, którzy byliśmy tam. Ja się nie spodziewałam tego, że go to tak bardzo podniesie na duchu, ale też rozmawiałam z nim później i on faktycznie jest taki dość no, mocno zaangażowany w te takie wielkie projekty, które mają w kościele. To wymaga bardzo dużo takiej siły duchowej i też z tego powodu był bardzo ucieszony, że, że, że my byliśmy w jego kościele, że też pokazaliśmy się, że pozdrowiliśmy jego zbór. Dla nich to było takie niesamowicie ważne i on bardzo chciałby, żeby, żeby w następnym roku, żebyśmy znowu odwiedzili jego. Myślę, że nawet jeśli nie my, tak, w takim składzie, jakim jesteśmy, to jeśli wolontariusze kolejni, którzy będą chcieli odwiedzić Zanzibar przy okazji wyjazdu do Tanzanii, to myślę, że on też będzie niesamowicie szczęśliwy, że właśnie takie słowa, jak tutaj czytamy na slajdzie, że, że oni zostali zbudowani, że niesamowicie się ucieszył on z naszego przejazdu, że to będzie też dla tych wolontariuszy, którzy tam się wybierają, nie? takie słowa przeznaczone dla nich. Także ta nasza cała podróż no była niesamowita. Ja gorąco zachęcam każdego, którym się w sercu pojawi coś takiego, że chciałby coś zrobić. Ja wiem, że się wydają to rzeczy niemożliwe, ale u Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. On potrzebuje tylko chęci. Tu widzimy tak jak tutaj w kościele na Zanzibarze, ogromne projekty, bardzo duże pieniądze są potrzebne, ale tutaj właśnie widzimy ludzi przy pracy, oni tym co mają, środkami finansowymi, jakimi mają, widzimy jakie to są warunki. Dla nas to się wydaje dziwne, może śmieszne, ale oni pracują i robią co mogą. Tu już jest nasz ostatni slajd. Ja bym chciała poprosić Magdę, żeby zakończyła tę prezentację jako ta osoba, która między innymi organizowała cały ten wyjazd, podsumowała to wszystko, zachęciła. Także ja osobiście też dziękuję jej za całą jej pracę i za to, że mogłam z nią być na tym wyjeździe. Za wami wszystkimi. Dziękuję wam. Także tak jak Magda powiedziała, już jest czas, żebyśmy zakończyli prezentację. To jest jeszcze takie ostatnie zdjęcie, kiedy widzicie już całą naszą grupę na lotnisku. Ja mam nadzieję, że w jakiś sposób zostaliście zainspirowani do tego, żeby działać albo dla kogoś, albo dla Pana Boga, albo żeby coś zmienić w swoim życiu, żeby gdzieś wyjechać, a może żeby gdzieś lokalnie poszukać tego, żeby zrobić coś dobrego, żeby zrobić coś dla kogoś. Dla nas osobiście, tak jak słyszeliście, było to naprawdę niesamowite doświadczenie, przygoda, wielki przywilej tego, że mogliśmy poznać siebie nawzajem, zaprzyjaźnić się, że teraz mamy nowych przyjaciół, z którymi możemy się kontaktować i między sobą i mamy przyjaciół w Tanzanii i na Zanzibarze. Także na pewno z takiego wyjazdu wynosi się bardzo wiele cennych rzeczy i jeśli jeszcze nie mieliście okazji to ja bardzo serdecznie zachęcam, żebyście pojechali albo do Tanzanii, albo są organizowane wyjazdy do Indii. Jeśli tylko jesteście zainteresowani to zapraszam. Chciałam wam też polecić stronę Dunia Jaheri. To znaczy, Ziemia Błogosławieństw. To jest strona Dunia Ork która jest prowadzona właśnie przez Beatę i Tomasa. Jeśli jesteście ciekawi, jakie są dalsze losy tego projektu, co się dzieje, jakie są aktualności, może będą jakieś nowe zdjęcia, także wchodźcie na tą stronę, zaglądajcie tam od czasu do czasu, jeśli jesteście ciekawi i chcielibyście wiedzieć, co dzieje się dalej. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani tym, żeby. Tym, żeby wyjechać lub tym, żeby nawet koordynować taki wyjazd, to również chciałam, jakby przekazać Wam takie słowa zachęty, dlatego, że na przyszły rok szukamy osoby, która zajęłaby się taką koordynacją tutaj w Polsce, która zgromadziłaby wszystkich wolontariuszy, poszukałaby biletów. Różne rzeczy takie są właśnie do, do zrobienia. Także taka osoba jest poszukiwana. Jeśli ktoś czuje, że byłby w tym dobry i chciałby w taki sposób pomóc, to bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu z Andrzejem Chojnackim. Tutaj ten slajd troszeczkę mi się prze, przestawił. Ale e-mail do Andrzeja Chojnackiego to jest właśnie ten e-mail na samej górze. Możecie do niego śmiało napisać, zgłosić się. Natomiast jeśli. Czujecie jakiś niedosyt po tej prezentacji? Macie może jeszcze jakieś dodatkowe pytania, chcielibyście, żeby Wam wysłać, nie wiem, może jakiś filmik, właśnie nagranie, albo jesteście zainteresowani wyjazdem, ale się wahacie? E, śmiało możecie zadzwonić do Tetsuo albo do mnie, poniżej są podane dwa numery telefonów. Jeśli chcielibyście uzyskać jakieś dodatkowe informacje, to e, zapraszam. Także teraz na koniec chciałam jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy brali udział w budowie. To było. Niesamowite, że mogliśmy razem pracować. Podziękować wszystkim osobom, które były w jakikolwiek sposób zaangażowane czy Andrzej, czy te przy organizacji. Podziękować bardzo serdecznie Beacie i Tomasowi za to, że zaprosili nas i tak serdecznie nas ugościli na miejscu. I podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w ten projekt w jakikolwiek sposób. Niektóre osoby przynosiły nam narzędzia, niektóre osoby zaangażowały się finansowo. Także również bardzo dziękujemy, bo bez tej pomocy nie byłoby to możliwe. Także dziękuję i chciałabym teraz poprosić Magdę, żebyśmy na sam koniec jeszcze wspólnie pomodlili się. Ojcze nasz, tak jak tu jesteśmy zebrani, tak jak te osoby, które słuchały tego, tego sprawozdania, my wszyscy chcemy Ci podziękować za to, że jesteś Bogiem naszym, Bogiem cudów, Bogiem, który czyni rzeczy niemożliwe. Dziękujemy Tobie za syna Twojego Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Tobie za to, że nas prowadzisz w życiu. Prosimy Ciebie o to, abyś dał nam chętne serca, abyśmy mogli poddać się Twojemu prowadzeniu, żebyś dodawał nam odwagi, żebyś otwierał nasze oczy na wszelkie możliwości. Dziękujemy Tobie za serca ludzi, które zostały poruszone, które Chciały wziąć udział w tym projekcie i w innych w jakikolwiek sposób, kiedy możemy się przyczynić dla dobra innych ludzi. Prosimy Ciebie o to, aby nasze serca były stale czułe, i gotowe i wzruszone do tego, żeby pomagać w każdy możliwy sposób. Dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś źródłem miłości. Prosimy Ciebie o to, abyśmy my mogli być odbiciem Twojej chwały żebyśmy też potrafili dawać tą miłość ludziom dookoła w każdy możliwy sposób, żebyś pobłogosławił ten ośrodek, przy którym pracowaliśmy. Ludzi, którzy będą go prowadzić, żebyś przygotował ludzi kolejnych, którzy będą mogli tam pojechać i pomóc, bo taka pomoc jest potrzebna. Ty wiesz to wszystko i w Twoje ręce to oddajemy i dziękujemy Tobie za wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. うん。